obiema tymi pozycjami pracowaliśmy od wielu miesięcy. Pierwsza to niebezpieczne związki Donalda Tuska, druga to komisarz pomiędzy niebem a piekłem. Obie te historie, choć z zupełnie różnych światów, mają pewną część wspólną. Ja o tej części wspólnej opowiem Państwu w końcowej sekwencji tej swojej wypowiedzi. Teraz jednak może tak, żeby Państwa nie zamęczyć, tylko spróbować przygotować na to, co miałem do powiedzenia, chciałem zaproponować taki wariant, gdy ja spróbuję tak gdzieś mniej więcej w 40 minut, godzina lekcyjna, opowiedzieć o tych niebezpiecznych związkach, jak to się stało, że one powstały i tak króciutko o tym, o czym traktuje ta książka. No i później oczywiście liczę na Państwa pytania, tak? Te pytania będą dla mnie, jak zawsze, czymś takim najciekawszym, najważniejszym, bo to, co pada w trakcie pytań, no to jest to, co Państwa najbardziej interesuje. Więc przechodząc do rzeczy. Proszę Państwa, książka Niebezpieczne związki Donalda Tuska jest takim uwieńczeniem, jest domknięciem koła tych czterech książek, trzech poprzednich i ta jest czwarta. Zaczęło się to wszystko od Niebezpiecznych związków Bronisława Komorowskiego. To był taki trudny czas dla mnie bardzo, kiedy miałem bardzo wiele procesów karnych, cywilnych. Na 2019, Bogu dziękować, zakończyło się dla mnie pomyślnie, ten 20 jeszcze trwa, ale te, które się zakończyły, 19 zakończyło się wyrokami uniewinniającymi, także Bogu dziękować, jakoś ta ciężka, długa droga powoli dobiega końca, ale rzeczywiście to był długi marsz. Dzisiaj moja sytuacja jest o niebo lepsza niż parę lat temu, bo przecież wtedy, kiedy te procesy na mnie ciążyły, te oskarżenia fałszywe, to rzeczywiście nie było łatwo, a był to właśnie czas, kiedy powstawała książka Niebezpieczne związki Bronisława Komorowskiego, w której udało się pokazać, że Bronisław Komorowski popełnił bardzo wiele zła, że związał się z przestępcami, a także z ludźmi, którzy pracowali dla rosyjskiego wywiadu, z niejakim Kopylowowem, który był człowiekiem, oficerem GRU, rosyjskiego wywiadu wojskowego. A Bronisław Komorowski jemu przekazywał tajemnice państwowe, służbowe. To jest niebywałe, że Komorowski dotąd za to nie odpowiedział. Jak będzie wola, czas, to możemy także o tym porozmawiać, dlaczego tak się dzieje. Bronisław Komorowski współpracował z Międzynarodową Organizacją Przestępczą, ukrytą pod ładną nazwą Fundacja Pro Civili. W rzeczywistości była to bandycka przestępcza grupa, mafijna grupa, nazwijmy rzecz po imieniu, która doprowadziła do defraudacji miliardów złotych wytransferowanych na Cypr, a stamtąd do Rosji. Doprowadziła do śmierci wielu osób. Oficerowie Centralnego Biura Śledczego próbowali rozwikłać tę zagadkę. Nie pozwolono im, niszczono jednego po drugim. Tych, którzy zbytnio zbliżyli się do prawdy, spotykał bardzo zły los. Więc w tej książce udało się to wszystko pokazać, a wtedy była kampania wyborcza. Komorowski wielokrotnie pytany o to, czy poda mnie do sądu. Nigdy się na to nie zdecydował. Nie tylko dlatego, że jest tchórzem, bo jest, ale przede wszystkim dlatego, że wiedział, że w tej książce są zawarte fakty. I że gdyby doszło do procesu, to tak naprawdę nie miałby żadnych szans. Przed żadnym uczciwym sądem nie miałby żadnych szans. Proszę Państwa, druga z cyklu tych książek to była książka Niebezpieczne związki Andrzeja Lepera. Książka traktująca o nieznanych wątkach życia i śmierci Andrzeja Lepera. Miał rzeczywiście te niebezpieczne związki. Zaczęło się od tego, że gdy jeździł na Ukrainę, to tam zachowywał się dość swobodnie jak na wicepremiera. A Służba Bezpieczeństwa Ukrainy filmowała i robiła zdjęcia tym jego zachowaniom. Od tego zaczęły się te niebezpieczne związki, bo wykorzystywano oczywiście takie materiały do nacisku i szantażu na Lepera. Później oczywiście doszły do tego inne niebezpieczne związki z wojskowymi służbami informacyjnymi. Tutaj była wielka rola niejakiego Zbigniewa Stonogi, który wmontował Lepera, podobno swojego przyjaciela, w pewne historie. Andrzej Leper miał wizję, jak się z tego wyrwać. Miał pewne materiały, jak je zdobył, to dużo by opowiadać. Pokazujemy to w książce Niebezpieczne związki Andrzeja Lepera. Materiały, które mogły ocalić mu skórę w tych procesach karnych, które mu w części fabrykowano, bo nie były one oparte o prawdziwe pobudki. I mogły przywrócić do świata wielkiej polityki te materiały, które miał. A one dotyczyły gazowego przekrętu stulecia, czyli tego kontraktu, który zafundowali Polakom panowie Tusk i Pawlak. Dwaj byli premierzy. Podpisali z Rosją tak niekorzystny kontrakt, w wyniku którego płacimy rokrocznie miliard dolarów więcej niż jakikolwiek inny kraj Unii Europejskiej. No cóż, no, to nazwano sukcesem. Oni dotąd za to nie odpowiedzieli, a przecież tylko ta historia wystarczyłaby, żeby obu tych panów postawić przed sądem. A przecież to jest tak naprawdę początek ich historii. Proszę Państwa, trzecia z tych książek, no Andrzej Leper, jak Państwo wiecie doskonale, za tą swoją wiedzę zapłacił śmiercią. Kto sięgnie po naszą książkę, nie będzie miał wątpliwości, że nie była to śmierć samobójcza. Jak będziecie Państwo także ten wątek chcieli rozszerzyć, także ten wątek możemy rozszerzyć.
Trzecia książka, książka Niebezpieczne związki Sławomira Potelickiego, generał, twórca jednostki GROM, takim go Państwo znacie. Dla mnie ta postać, Sławomir Potelicki, twórca jednostki GROM, to jest historia, która przypomina mi historię nawróconego Łotra. Ja nie pamiętam, kiedy po raz pierwszy ze zrozumieniem wysłuchałem tej historii, byłem młodym człowiekiem. Oczywiście wszyscy znamy tę biblijną historię, tak, że Łotr dowiaduje się od Pana Jezusa, dziś jeszcze będzie ze mną w raju. Kiedy po raz pierwszy zrozumiałem, jaka jest w tej historii siła, dlatego że jeżeli Łotrowi wybaczono całe łotrowskie życie i on, nawróciwszy się, ale szczerze i autentycznie, w ostatnich chwilach swojego życia, dowiaduje się od Pana Jezusa, że będzie mu to wybaczone i że pójdzie do raju, no to ja, kiedy zrozumiałem, to była taka drabina do gwiazd, bo pojąłem, że tak naprawdę jakąż my mamy szansę na zbawienie, jeżeli mamy jeszcze czas, jedni dłuższy, drudzy krótszy, ale mamy jeszcze czas, jakiś tam czas mamy, czas jest daniem. Nie wiemy, jak długi będzie ten czas, ale jeszcze w tym momencie nie umieramy, więc dopóki żyjemy, możemy z tym życiem coś zrobić, nawet jeżeli nie było powodem do dumy, tylko wstydu, to dopóki żyjemy, w każdej chwili możemy w tym życiu zacząć coś zmieniać, zmieniać na dobre. Tak jak Łotr, który się nawrócił już przed śmiercią i poszedł do raju. To mu obiecał przecież Pan Jezus. Więc ja historię generała Potelickiego postrzegam w tych właśnie kategoriach. Był to człowiek, który był Łotrem. Był to człowiek, który był kłamcą. Całe jego życie było legendą. Nie był wcale, nie pochodził z rodziny Akowskiej. Jego ojciec przeciwnie. Był zrzucony w Polsce na spadochronie z jednostką sowiecką. Zwalczał armię krajową. Był resortowym dzieckiem. Całe życie w kłamstwie, całe życie w podłości. Przyjaciel Tusków, przyjaciel Komorowskich, przyjaciel generała Dukaczewskiego z WSI, wiele mętnych, paraprzestępczych interesów. I w pewnym momencie z generałem Potelickim coś dziwnego się dzieje, bo jego przyjaciel i mój przyjaciel, Romek Szeremietiew, były wiceminister obrony narodowej, ich żony się przyjaźniły po prostu. Wspomina, że w pewnym momencie z nim zaczęło dziać się coś niesamowitego. On pytał, ile lat można żyć w kłamstwie, czy tak do końca życia ma być. Momentem przełomowym był Smoleńsk. Od tego momentu ten człowiek, który był przedstawicielem świata kłamstwa, staje się człowiekiem prawdy. Ma świadomość, że występuje przeciwko ciemnym siłom, których był częścią i że może za to zapłacić najwyższą cenę. I tak się rzeczywiście stało. Sławomir Potelicki także nie popełnił samobójstwa. Z Tomaszem Budzyńskim, majorem ABW, z którym piszemy książki od kilku lat, jako pierwsi i chyba jedyni dotarliśmy do materiałów prokuratury okręgowej w Warszawie obwarowanych klauzulą najwyższej tajności dotyczących tej historii. Prokuratura nie chciała nam tych materiałów wydać, pewnie by nie wydała nigdy, bo tam materiały kompromitują prokuraturę. Ale no cóż, mój adwokat, który bronił mnie przez wiele lat pro publico bono, a dziś mój przyjaciel Waldemar Puławski, w 2015 roku, kiedy nastąpiła dobra zmiana, został wiceministrem sprawiedliwości, został zastępcą pana Ziobry z jednej strony, a z drugiej strony zastępcą Antoniego Macierewicza, dlatego że był zastępcą prokuratora generalnego, ale jednocześnie był naczelnym prokuratorem wojskowym. Więc z jednej strony podlegał Ziobrze, a z drugiej Macierewiczowi. Odszedł ze stanowiska wraz z Macierewiczem. Ale nim to nastąpiło, to Waldek Puławski pomógł nam zdobyć te materiały, po prostu wydał rozkaz prokuraturze okręgowej w Warszawie, i ona została zmuszona, by nam te materiały pokazać. Dzięki temu mogliśmy zamieścić się w książce Niebezpieczne związki Sławomira Potelickiego. Dzięki temu mogliśmy także pokazać to Państwu. Kto sięgnie, zobaczy, jak w Polsce prowadzi się śledztwa. Ewidentna zbrodnia, ewidentne zabójstwo tego nieszczęśnika nazwano samobójstwem. Literalnie wynika ze śledztwa prokuratorskiego to, że Sławomir Potelicki strzelił do siebie z własnej broni w skroń, a następnie, będąc już martwym, wytarł odciski palców z tej broni. To jest oczywisty absurd, byłoby to groteskowe, gdyby nie było tragiczne, bo przecież ten człowiek nie żyje. Jak będziecie Państwo chcieli rozszerzyć ten wątek, także i o tym oczywiście możemy porozmawiać. Niebezpieczne związki Donalda Tuska jest to książka, która domyka to koło. Przy okazji wielu innych spraw docieraliśmy do materiałów o Tusku. Za każdym razem, kiedy się o nie ocieraliśmy, to nie mogliśmy wyjść ze zdumienia, jak ten człowiek, który tak naprawdę nic nigdy sobą nie reprezentował, był takim pustym marketingowym wytworem, takim PR-owym tworem. Państwo doskonale wiecie, że PR-owo można wytworzyć, nie wiem, z kija od szczotki, nie wiem, jakiś wielki talent muzyczny albo nie wiadomo co, a z kogoś, kto ma naprawdę jakieś wielkie talenty, zrobić miernotę, zrobić kogoś, kto jest nikim.
Jednym słowem, przy pomocy sztuczek marketingowych i PR-u można zrobić wszystko. Można kreować rzeczywistość, można kreować ludzi, można niszczyć ludzi. Dokładnie to zrobiono z Donaldem Tuskiem, bo ja powtarzam to od paru miesięcy, że ten król jest nagi. Wszyscy oczywiście znamy tę bajkę, gdzie wszyscy się wpatrywali w króla, nowe szaty króla, dopóki dziecko nie krzyknęło, przecież ten król jest nagi. Donald Tusk jest nagi. Nic sobą nie reprezentuje, nie jest żadnym tuzem. Pamiętam, że kiedy pani Wasserman odwoływała, przekładała przesłuchanie Tuska na po wyborach samorządowych, to jeden z internautów złożył taki duży wpis, że boi się go, bo to jest zawodnik wagi ciężkiej. Proszę Państwa, Donald Tusk nie jest żadnym zawodnikiem wagi ciężkiej. Jest totalną, ale to absolutną miernotą. Mówię to do tej kamery. Mam nadzieję, że Donald Tusk słyszy, co mówię, bo ja to mówię wszędzie, gdzie tylko mogę. Te moje wypowiedzi mają czasami kilkaset tysięcy odsłon. To jest polityczna i ludzka miernota. Człowiek podły, cyniczny, zakłamany, który nic sobą nie reprezentuje. Ale uwaga, ma za sobą ludzi, którzy mogą bardzo dużo, bardzo niebezpiecznych ludzi. I to jest cała siła Donalda Tuska. Nie w nim ona tkwi, tylko w jego zapleczu, w ludziach, którzy stoją za jego plecami. Proszę Państwa, parę słów o Donaldzie Tusku. Kim jest ta postać? No, człowiek, którego dziadkowie mówili po niemiecku, byli Niemcami po prostu. Matka zaczęła się uczyć polskiego w wieku 11 lat. Duża część rodziny Tuska zginęła na statku Gustloff, w którym Niemcy uciekali z Gdańska przed Armią Czerwoną. Ten statek został zatopiony przez radziecki okręt podwodny i tam zginęła duża część rodziny Tuska, czyli po prostu Niemcy uciekali tym statkiem. Sam Donald Tusk pochodzi z rodziny, gdzie ojciec był magazynierem, trochę konwojentem. Matka dorabiała sobie troszkę, pracując w sekretariacie. Można powiedzieć, taka bieda, jak to w wielu rodzinach było w PRL, od pierwszego do pierwszego. Wybiciem się z takiej rodziny było to, że Tusk poszedł na studia historyczne. Tam na drugim roku żeni się z Małgorzatą. Nie mają swojego konta, tułają się. Troszkę o matki Tuska, troszkę o jakichś tam wynajętych stancjach. Aż do momentu, w którym Małgorzata Tusk dostaje pokoik hotelowy przy Uniwersytecie, dlatego że została zatrudniona w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego. I w tym jednym maleńkim pokoiku na świat przychodzą dzieci Tusków, dwoje dzieci. Oni tam w tym jednym pokoju mieszkają w cztery osoby przez 10 lat, czyli można powiedzieć bieda. Sytuacja ulega radykalnej zmianie, kiedy Donald Tusk w 90 roku przyprowadza na spotkanie ze swoimi gdańskimi kolegami, którzy za chwilę przejmą w Polsce władzę, przyprowadza Wiktora Kubiaka, przedstawiając go jako człowieka, za którego ręczy, mówiąc, że to jest polonijny biznesmen, człowiek, który zarobił miliony dolarów i te miliony dolarów chce przeznaczyć na walkę z komunistami, bo nienawidzi komunistów, chce, aby nigdy więcej nie wrócili do władzy. Jednym słowem, Donald Tusk ręczy za Wiktora Kubiaka i legenduje go. Kim naprawdę był Wiktor Kubiak? Był obok Dariusza Przewiczewskiego i Grzegorza Rzemka jednym z trzech najważniejszych filarów afery FOS. Państwo być może pamiętacie, czy była ta afera. Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego zdefraudowano, gdzieś wyparowały 1 700 000 000 dolarów. Nawet dziś ta kwota robi wrażenie, a w 1989 roku 1 700 000 000 dolarów, no to była kwota absolutnie gigantyczna, wielokrotnie większa niż dziś. Za te pieniądze wywiad wojskowy przy pomocy Wiktora Kubiaka, przy pomocy Przywieczewskiego i Grzegorza Rzemka budował rozmaite spółki, firmy, budował media, i zbudował także partię polityczną, która za chwilę w Polsce przejęła władzę. Tą partią był Kongres Liberalno-Demokratyczny. Ludzie, którzy chwilę wcześniej malowali kominy, którzy nie mieli nic, nie mieli samochodów, nie mieli lokali, nie mieli pieniędzy na żadną kampanię reklamową, dzięki wywiadowi wojskowemu PRL, bo Wiktor Kubiak był przedstawicielem wywiadu wojskowego PRL, który zajmował się generalnie defraudowaniem gigantycznych pieniędzy wywiadu, gigantycznych pieniędzy na obsługę zadłużenia zagranicznego i te pieniądze teleportowano właśnie na budowanie nowej rzeczywistości, czyli mnóstwo różnych firm, media plus nowa partia polityczna. To była po prostu świetna inwestycja ludzi wywiadu wojskowego. Ludzie, którzy nie mieli chwilę wcześniej nic, jak Tusk, za chwilę mają wszystko i zdobywają w Polsce władzę. Wszystko to się działo wtedy na 18 piętrze w hotelu Marriott. Tam Wiktor Kubiak miał firmę Batax, ta firma, w tej firmie pojawiali się w tamtym czasie Rosjanie, Niemcy, Żydzi z Mossadu, gangsterzy, wojskowi. Tam budowała się nowa polska rzeczywistość za pieniądze wywiadu wojskowego PRL.
Ale czy tylko wywiad wojskowy finansował Tuska i Kongres Liberalno-Demokratyczny? Nie tylko, bo także Niemcy. Tutaj parę słów dygresji. Na początku lat 90. mój kolega i współautor tej książki Niebezpieczne związki Donalda Tuska, Tomasz Budzyński, był młodym oficerem Urzędu Ochrony Państwa, zrezygnował z doktoratu we Francji, uwierzył w wolną Polskę, wrócił do Polski, zatrudnił się w Urzędzie Ochrony Państwa i razem z innymi ideowymi kolegami uwierzyli, że jest to nowa rzeczywistość, w której tacy jak on są potrzebni. Wtedy w Polsce pojawiało się wielu tzw. konsultantów i doradców, m.in. Fundacji Adenauera. Ci konsultanci mieli nas, Polaków, uczyć, na czym polega demokracja, jak budować gospodarkę wolnorynkową, mieli restrukturyzować banki. Między innymi jednym z tych banków, do których wchodzili ci konsultanci czy doradcy różnych fundacji, głównie niemieckich, choć nie tylko niemieckich, był Bank Depozytowo-Kredytowy w Lublinie, który zajmował się obsługą huty, finansowaniem huty Stalowa Wola, a z kolei huta Stalowa Wola odpowiadała za przemysł za dużą część przemysłu zbrojeniowego w Polsce. Innymi słowy, taki konsultant, który zapoznawał się ze wszystkimi dokumentami Banku Depozytowo-Kredytowego, zapoznawał się z wiedzą o kontrahentach tego banku, o ich kondycji finansowej i zdobywał bezcenne wiadomości z punktu widzenia każdego wywiadu świata dotyczące polskiego przemysłu zbrojeniowego. Tym właśnie zajmowali się ci konsultanci. Bo czy byli to konsultanci? Otóż proszę Państwa, co robili ci konsultanci? Tomasz Budzyński i inni funkcjonariusze Urzędu Ochrony Państwa często wbrew wiedzy, wbrew decyzjom swoich przełożonych obserwowali tych konsultantów. Taki konsultant dochodzi do świateł, kiedy jest zielone światło, nie przechodzi na drugą stronę jezdni, tylko się cofa 100 metrów, a potem znowu się cofa, dochodzi do szyby wystawowej, ogląda się w tej szybie wystawowej bardzo długo, wchodzi w takie odludne miejsca, gdzie może sprawdzić, czy ktoś za nim nie idzie. Jednym słowem, ci tak zwani konsultanci czy doradcy robili to, co w służbach specjalnych nazywane jest trasą sprawdzeniową. Trasa sprawdzeniowa to jest takie zachowanie, które sprawdza, pozwala sprawdzić, czy nikt za nami nie idzie, czy nikt nas nie obserwuje. Więc to robili ci konsultanci. Jednym słowem zachowywali się jak wytrawni szpiedzy. Ci konsultanci mieli też w swoich materiałach materiały ściśle tajne. Wykradali tajemnice państwowe z rozmaitych instytucji polskich. Skąd to wiadomo? Dlatego, że Tomasz Budzyński i jego koledzy z Urzędu Ochrony Państwa w Lublinie, ale też w Warszawie, w Krakowie, w wielu innych miastach robili wtedy tak zwane tajne przeszukania. My pokazujemy w naszej książce, że nie ma takiego mieszkania, domu, hotelu czy biura, do którego nie można wejść bez Państwa wiedzy. To się dzieje kilkaset razy w roku, co najmniej. Państwo o tym nie wiecie nawet, że ktoś u Was był, przejrzał Wasze materiały, przejrzał zawartość komputera, może je skopiował, może zrobił jeszcze coś innego. No cóż, czasami nie ma to za wiele wspólnego z prawem, ale tak działają służby specjalne. Jednym słowem, funkcjonariusze Urzędu Ochrony Państwa wchodzili do hoteli i sprawdzali, co ci konsultanci mają w swoich teczkach, w swoich walizkach. Okazywało się, że zbierają materiały bezcenne z punktu widzenia wywiadu. Były to materiały obwarowane klauzulą tajemnicy i najwyższej tajności. Mieli wtedy pewność już funkcjonariusze Urzędu Ochrony Państwa, że to nie są doradcy czy konsultanci, tylko to są szpiedzy. I ci sami szpiedzy pojawiają się w hotelu Marriott na początku lat 90. i podobnie jak Wiktor Kubiak, spotykają się z Tuskiem, spotykają się z innymi i przekazują pieniądze w gotówce. Mamy relacje bardzo wielu świadków, którzy to widzieli, którzy wtedy byli blisko Tuska, którzy byli w Kongresie Liberalno-Demokratycznym. Świadkowie ci złożyli nam te informacje, podzielili się naszą wiedzą słownie i pisemnie. Zadeklarowali, że są gotowi bronić to w każdym sądzie, jeżeli byłaby taka potrzeba. Więc z jednej strony Kongres Liberalno-Demokratyczny i sam Donald Tusk był finansowany przez wywiad wojskowy PRL w osobie Wiktora Kubiaka, a z drugiej strony przez Niemców, którzy oczywiście działali pod przykryciem fundacji oraz partii politycznych, bo Państwo oczywiście rozumiecie to, że to się nie odbywa tak, to tylko dzieci mogą myśleć, że wywiad wojskowy, czy wywiad cywilny, czy jakikolwiek inny przesyła pieniądze ze swojego konta na konto osoby X czy partii Y. Tak się nie dzieje. To się odbywa przy pomocy pośredników, czyli to są tak zwane firmy przykrywkowe, które są łącznikiem między wywiadem a osobą odbierającą pieniądze. Tak samo było w tym przypadku. Taką firmą przykrywkową była Fundacja Adenauera, były partie polityczne i różne inne organizacje niemieckie. To one były tymi pośrednikami, przy pomocy których te pieniądze z BND trafiały dla ludzi Kongresu Liberalno-Demokratycznego i dla Donalda Tuska.
Oczywiście Państwo macie świadomość, że nie ma darmowych obiadów. Za każdy objaw ktoś zawsze kiedyś musi zapłacić. Tak było w tym wypadku. Wiktor Kubiak, gdy Donald Tusk, gdy Jan Krzysztof Bielecki zostaje premierem, gdy Donald Tusk jest cały czas blisko niego, jak on to wtedy mówił, nie chce żadnej fuchy politycznej, chce być takim macherem z zaplecza, czyli cały czas przy premierze, mającym wielki wpływ na decyzje premiera, ale nie chciał się jak gdyby pokazywać. Więc właśnie wtedy, proszę Państwa, może jeszcze słowo, jak te pieniądze były przekazywane, bo myślę, że ta relacja też Państwu wiele powie. Historia jedna z wielu, którą zamieściliśmy w książce. Leci Śmigłowiec we Władysławowie, jest taka duża impreza, nazwijmy to tak, gdzie ci ludzie, którzy za chwilę przejmą w Polsce władzę, piją do białego rana, w pewnym momencie ktoś krzyczy, leci Śmigłowiec. Śmigłowiec ląduje, wysiada z niego Wiktor Kubiak. W reklamówkach tarczy te pieniądze, reklamówki wypełnione brudnymi pieniędzmi z afery FOS i przekazuje im te pieniądze. Relacje wielu świadków to pokazują. Proszę Państwa, powiedziałem, nie ma darmowych obiadów, więc co się dzieje dalej? Wiktor Kubiak zostaje oficjalnym doradcą ministra do spraw przekształceń własnościowych Janusza Lewandowskiego, jest jego oficjalnym doradcą i doradza mu w prywatyzację. Jak te prywatyzacje wyglądały, to Państwo na pewno pamiętacie, gdzie zakłady, wielkie zakłady zatrudniające tysiące Polaków, częstokroć przekazywano w obce ręce poniżej wartości gruntów, na których te zakłady stały, a Polacy tysiącami tracili pracę. Jednym słowem, wywiad wojskowy zainwestował te pieniądze, a później tysiąckrotnie ta inwestycja się zwróciła tym ludziom, takim jak Kubiak, jak Przybieczewski, jak wielu, wielu innym. Proszę Państwa, dokładnie tak samo zyskali Niemcy, tylko na skalę jeszcze wielokrotnie większą. Bo jeżeli prześledzicie Państwo karierę i dokonania Donalda Tuska, to sprawdźcie sobie. My w książce dokonaliśmy takiej analizy, ale może dokonać to każdy, tylko to wymaga troszkę pracy. Czy była choćby jedna decyzja Donalda Tuska jako premiera czy ważnego polityka, która byłaby sprzeczna z interesami Niemców, która by gdzieś wzbudziła gniew Niemców, podenerwowanie, niezadowolenie? To nie jest podchwytliwe pytanie, to nie jest trudne pytanie. Nie było ani jednej takiej decyzji. Takim klasycznym przykładem, który pokazuje w soczewce większą całość, no to jest historia oczywiście stoczni, tak? Szczecińska, Gdańska prosperują w tamtym czasie, kiedy Tusk jest już premierem, dużo, dużo lepiej niż stocznie poenerdowskie, te, które zostały po połączeniu Niemieckiej Republiki Demokratycznej z Republiką Federalną Niemiec. I te niemieckie są, te enerdowskie, poenerdowskie są na skraju upadłości, te polskie radzą sobie całkiem nieźle. Wtedy decyzją podwładnych Donalda Tuska, on jest wtedy premierem i szefem, te polskie stocznie zostają zlikwidowane, te enerdowskie, poenerdowskie przejmują kontrahentów polskich stoczni i błyskawicznie prosperują. Ileż tego typu decyzji podjęto za kadencji Donalda Tuska, kiedy Donald Tusk odbierał w obecności pani Angeli Merkel nagrody jako polityk europejskiego formatu i kiedy go wychwalała pani Merkel, to wtedy polscy stoczniowcy, górnicy, hutnicy, cukrownicy zbierali szparagi w Brandenburgii, bo do tego się sprowadzały decyzje pana Tuska, by Polska i jego podwładnych, by Polska stała się takim rezerwuarem taniej siły roboczej, pozbawiona ziemia przemysłu, pozbawiona perspektyw, nadziei, żeby Polacy milionami wyjeżdżali za granicę. Taka po prostu miejsce, które w cudzysłowie produkuje miliony ludzi, którzy mogą pracować gdzieś za granicą, ale którzy nie mają żadnych szans na godne życie w naszym kraju. Do tego się sprowadzały w dużym uproszczeniu rządy Donalda Tuska i ludzi z jego otoczenia. Oczywiście były próby, były takie krótkie momenty, kiedy próbowano rozliczać tych, którzy do tego doprowadzili. Na przykład Janusz Lewandowski, bardzo bliski współpracownik Tuska, współpracownik do dziś, jest dzisiaj europosłem, który z Brukseli poucza nas, ma gębę pełną frazesów, ten Łotr, który dawno temu powinien gnić w więzieniu za to, co zrobił milionom Polaków. Niestety tak się nie stało. Był postawiony przed sądem, ale wtedy był ochroniony immunitetem poselskim. Przez wiele lat nie wolno było go postawić przed sądem, dlatego że chronił go immunitet, a Sejm nie zgodził się na to, aby ten immunitet zdjąć. Gdy wreszcie udało się ten immunitet zdjąć, no to się okazało, że duża część zarzutów się przedawniła. A te nieliczne, które się nie przedawniły, sprawa ciągnęła się wiele lat i wyrok końcowy sądu brzmiał mniej więcej tak, przywołuję go z pamięci, może nie dokładnie te słowa, ale dokładnie ten sens.
Tak, pan Janusz Lewandowski doprowadził do potwornych zaniechań, które kosztowały budżet Polski setki milionów dolarów. Ale przecież uczyliśmy się wtedy demokracji, mógł popełnić błędy. Ja chciałbym zobaczyć, gdybym ja popełnił błędy, czy ktokolwiek z państwa, które kosztowałyby budżet państwa setki milionów dolarów, czy którykolwiek sąd też byłby tak łaskawy. Proszę państwa, w dużym skrócie tak wyglądała ta rzeczywistość. Donald Tusk został wykreowany dlatego, że było to na rękę Niemcom, przede wszystkim Niemcom, nie tylko Niemcom, ale przede wszystkim Niemcom. Było to na rękę wywiadowi wojskowemu PRL. Był także wspierany przez pospolitych przestępców. Tak? No, my podajemy w książce historię trzech takich postaci. Pierwsza to Andrzej Rzeźniczak, druga to Dariusz Przewieczewski, trzecia to Janusz Stajszczak. Co łączy tych trzech ludzi? To, że wspierali finansowo Donalda Tuska i później, niedługo później, każdy z nich był ścigany listami gończymi po całym świecie, bo okazali się defraudantami setek milionów złotych. Ostatecznie Rzeźniczak po wielu, wielu latach został złapany, trafił do aresztu w Chojnicach, gdzie zmarł w niejasnych okolicznościach. Dariusz Przewieczewski, kiedy już miał iść do więzienia, spokojnie sobie wyjechał za granicę przez Białoruś, wylądował w Stanach Zjednoczonych i tam sobie żył jak król przez 20 lat za te ukradzione, zdefraudowane miliony. Przyteleportowano go do Polski w sierpniu, w kajdankach. Zobaczymy, co będzie dalej. Ostatni z tych trzech muszkieterów, Janusz Stajszczak, kolejny przyjaciel Donalda Tuska. Jego ostatni numer, zdefraudowane drobne 35 milionów złotych, uciekł za granicę, nikt nie wie do dziś, gdzie się znajduje. Parę miesięcy temu przysłał do prokuratury generalnej pismo, że jeżeli prokuratura zagwarantuje mu list żelazny, to znaczy nie pójdzie do więzienia, to jest gotowy przyjechać do Polski i opowiedzieć to i owo. Proszę państwa, to są sponsorzy Donalda Tuska, to są jego przyjaciele. Jeżeli państwo sięgniecie do Wikipedii czy do jakiejkolwiek innej historii, nie znajdziecie państwo tych faktów o Donaldzie Tusku. Zobaczycie, że jest to mąż stanu, że jest to dzielny opozycjonista, że jest to premier, szlachetny człowiek, dobra postać, po prostu wzór do naśladowania. Przykład, który pokaże państwu, jak cyniczną i podłą jest postacią Donald Tusk. Proszę państwa, w 90 roku dalej mieszkają w tym pokoiku hotelowym z żoną i dwójką dzieci. Nie za bardzo mają się gdzie podziać, ale wtedy Tusk wypatruje sobie mieszkanie w Sopocie. Ładne mieszkanie w Sopocie. Mieszkanie, które należy do zasobów komunalnych. Tusk chciałby tam mieszkać. No, ale tam ktoś mieszka. Mieszka rodzina kolejarska. No cóż, zdarzyło się tej rodzinie kolejarskiej nie zapłacić dwóch czynszów pod rząd. Kto z nas kiedyś nie miał takiego przypadku, by czynsze płacić zawsze regularnie? Ale to jest pretekst. Tej rodzinie wypowiada się to mieszkanie, rodzina idzie na bruk, a do mieszkania trafia Donald Tusk. Jak to jednak możliwe, skoro Tusk był zameldowany w Gdańsku, a jego żona w Gdyni, tymczasem to mieszkanie należało do zasobów komunalnych miasta Sopot, które mogło być przyznane tylko i wyłącznie mieszkańcom Sopotu. Ktoś składa donos do policji, policja prowadzi śledztwo, Jerzy Rusik, policjant, prowadzi to śledztwo bardzo wnikliwie, wzywa prezydenta Sopotu i pokazuje mu, że to było bezprawne. 7-godzinne przesłuchanie, prezydent Sopotu przyznaje, tak, złamałem prawo, naciskali mnie. Tusk chciał mieć to mieszkanie, miałem duże naciski z góry. Sprawa wydaje się prosta, powinna iść do prokuratury, Tusk powinien zwrócić to mieszkanie, ale wtedy pojawiają się u tego policjanta Jerzego Rusika dwaj panowie w eleganckich garniturach, legitymują się, Urząd Ochrony Państwa. Panie Rusik, dzisiaj jest w policji, ale całkiem niedawno był pan jeszcze w Milicji Obywatelskiej, bo tam pan zaczynał służbę. Chce pan zobaczyć o sobie reportaż w telewizji polskiej, jak to esbecja niszczy opozycjonistę, czyli że ten policjant niszczy dzielnego Donalda Tuska, opozycję? No, Rusik wie, że można go zdmuchnąć jak świecę. Rzeczywiście zaczynał w MO, teraz jest już w policji, nie ma MO, no ale rzeczywiście ma świadomość, że taki reportaż i go nie ma, po prostu jest zniszczony. Więc pchnąc w niebogłosy i mówiąc wszędzie, gdzie się da, jakie draństwo się dzieje, zamyka to śledztwo. Ale Tusk ma świadomość, że to mieszkanie zdobył bezprawnie. Co się dzieje dalej? Postanawia je wykupić, żeby już nikt nigdy mu tego mieszkania nie zabrał. No ale jak je wykupić, jak nie było wtedy przepisów, które na to pozwalały? Błyskawicznie te przepisy są konstruowane pod Donalda Tuska i przepis jest już gotowy.
Ma już wtedy trochę pieniędzy, no ale po co korzystać ze swoich, jak jest sponsor Wiktor Kubiak. Wiktor Kubiak żalił się później wielu ludziom, którzy złożyli nam relacje. Nie ma dzieci na sali, to w skrócie zacytuję. Ryży H. wziął pieniądze i nigdy ich mi nie oddał. Innymi słowy, pożyczył pieniądze od Kubiaka i na wykupienie tego mieszkania i się z tych pieniędzy według Kubiaka nigdy nie rozliczył. O czym mówi ta historia? Jak prześledzicie ją Państwo od początku do końca, to zobaczycie cyniczną, podłą postać. Człowiek, który nie waha się doprowadzić do eksmisji rodziny, która mieszka w mieszkaniu, zdobywa mieszkanie bezprawnie, do którego nie ma żadnych praw według ówczesnych przepisów, wykupuje to mieszkanie pod specjalnie dla niego skonstruowane przepisy, wykupuje je za pieniądze wywiadu wojskowego PRL, pożyczone podobno, i nigdy tych pieniędzy nie oddaje. To jest cały Donald Tusk w telegraficznym skrócie, w pigułce. Takich historii można by o tym cyniku opowiadać wiele. Zakładam, że wszystko to jest dla Państwa nowe i bardzo się różni od tego, co jest serwowane w mediach, jaki to jest z Donalda Tuska dzielny człowiek i do tego wspaniały opozycjonista. Dwa zdania o tej opozycji. Donald Tusk miał tylko jedyny problem w ramach swojej działalności opozycyjnej ze Służbą Bezpieczeństwa. Bo to w połowie lat 80., dokładnie w pierwszej połowie, w 83 roku, wpada w esbecki kocioł razem z Krzysztofem Wyszkowskim, razem z trzema innymi opozycjonistami. SB po prostu przygotowało pułapkę. Wyszkowski wtedy ukrywał się od stanu wojennego. Ci panowie, którzy przyszli na to spotkanie konspiracyjne, mieli przy sobie bibułę, nielegalne materiały, które szkalowały, pisały prawdę, tak? No, ale uderzały we władzę ludową, więc są zaopatrzeni w te materiały. Kilku z nich jest poszukiwanych przez SB od wielu miesięcy i wpadają w pięciu do esbeckiego kotła. Rozumieją, że no, ich los jest przesądzony, bo wtedy taki opozycjonista wpadający w taki kocioł na spotkaniu konspiracyjnym, mając przy sobie takie materiały, jakie mieli, no to na początku często przechodził ścieżkę zdrowia, a Państwo doskonale pamiętacie, co to była ścieżka zdrowia, bicie często do nieprzytomności, po którym się zdrowie traciło, a dopiero potem szło się do więzienia na wiele miesięcy albo lat. Więc ci ludzie, którzy wpadli w ten kocioł, mają świadomość, że ich los jest losem przesądzonym. Dlatego jakieś jest ich zdumienie, gdy nazajutrz po zatrzymaniu wszyscy zostają wypuszczeni, a funkcjonariusze SB zachowują się tak, jakby niemal chcieli przeprosić. Krzysztof Wyszkowski mówi, ja wtedy zrozumiałem, że mamy wśród nas zgniłe jabłko, mamy kreta. Nie mogli wypuścić kreta, czyli swojego człowieka, bo by wskazali na niego palcem, wypuścili więc wszystkich. Przygląda się zatem Wyszkowski temu, co się dzieje z tymi ludźmi chwilę później. Wszyscy przechodzą trudne chwile. Aresztowania, przesłuchania, rewizje, wzywania na przesłuchania do Służby Bezpieczeństwa. No taki los opozycjonistów. Jeden z tych opozycjonistów zostaje parę miesięcy później zatrzymany, trafia na kilkanaście miesięcy do więzienia. Inny jest bity, jeszcze inny gdzieś tam wielokrotnie przesłuchiwany. No taka trochę, może nawet nie trochę, martyrologia. Ale jest jeden, który nie ma żadnych problemów. Oczywiście Donald Tusk. Gdy ci czterej, którzy wpadli w ten kocioł, mają bardzo trudne chwile, czy Donald Tusk ma choćby jakieś minimalne problemy z władzą ludową? Nie. Dostaje paszport, wyjeżdża sobie do Paryża, podróżuje po Niemczech. Czym był paszport w latach 80., no to ci z Państwa, którzy pamiętają tamte czasy, ja byłem młodym człowiekiem, ale przecież pamiętałem, że paszport w latach 80., no to było coś, naprawdę coś, tak? A już paszport dla działacza opozycji solidarnościowej, o którym SB wiedziało, że jest działaczem opozycji solidarnościowej, no to było tak rzadkie jak czerwona zebra czy biały hipopotam. Podobno takie twory w przyrodzie istnieją, tylko nikt ich nie widział. Tak mniej więcej wyglądało to, że Donald Tusk mógł sobie jeździć po całej Europie. Proszę Państwa, w tamtym też czasie Donald Tusk poznaje, podobnie jak kilku jego kolegów, niejakiego Detlefa Russera. To jest niemiecki naukowiec, który w wyniku porozumienia uczelni niemieckich i Politechniki Gdańskiej przyjeżdża do Polski, podobno w celach naukowych. Kim jest naprawdę Detlef Russer? To jest niemiecki szpieg, szpieg Stasi, co może Państwa zdziwić, że Stasi prowadziła działalność szpiegowską w Polsce, ale tak było, bo w 1978 roku, kiedy
Karol Wojtyła został papieżem, Niemcy w NRD wpadają w panikę, rozumieją, że to jest wydarzenie epokowe, które może zniszczyć blok komunistyczny. I słusznie rozumieją, bo wiemy dobrze, że tak się w konsekwencji stało. W 80 roku zamykają granice dla obywateli polskich, którzy mogli do 80 roku jeździć do NRD na dowód osobisty. Po 80 roku już nie mogą jeździć wyłącznie na dowód osobisty, trzeba mieć już paszport. I organizują taką grupę operacyjną o nazwie Warszawa, Grupę Warszawa, która prowadzi działalność szpiegowską na terenie Polski. Czyli Niemcy z NRD zaczynają prowadzić działalność szpiegowską w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, w kraju sojuszniczym. Jednym z elementów tej działalności jest Detlef Russell, ten naukowiec, który pojawia się w Gdańsku. Pojawia się w otoczeniu działaczy gdańskiej opozycji, między innymi w otoczeniu Bogdana Borusewicza i Donalda Tuska. Zaprzyjaźnia się z nimi, wspiera ich nawet finansowo. Jednak w 1986 roku, pod koniec, zrywa kontakt z Tuskiem. Nikt nie wie dlaczego. Pytany o to Tusk nie chce odpowiadać, pytany o to Russell nie chce odpowiadać. Utrzymuje kontakt ze wszystkimi innymi, tylko nie z Tuskiem. Nikt tego wtedy nie rozumie. Teleportujmy się na chwilkę do początku lat 90., bo wtedy znów wracam do Tomasza Budzyńskiego, majora ABW, mojego kolegi, który jest współautorem tej książki, bo wtedy w Polsce prowadzona, na Lubelszczyźnie dokładnie, jest operacja Kryptonim Duchowny. Prowadzi ją Urząd Ochrony Państwa i ta operacja ma na celu zneutralizowanie i sprawdzenie, jak wielka jest skala działalności szpiega pracującego dla Niemców, który się nazywał Ryszard Tomaszek. To był taki człowiek, który był bardzo aktywnym szpiegiem i funkcjonariusze Urzędu Ochrony Państwa mieli przekonanie, że on jest tylko drobnym elementem wielkiej siatki szpiegowskiej. Nie chcieli go zatem aresztować, chcieli sprawdzić, kto jeszcze jest w tej siatce szpiegowskiej. I ten człowiek, Ryszard Tomaszek, miał doprowadzić do innych szpiegów. I wtedy w Warszawie, z Warszawy przychodzi rozkaz aresztować Ryszarda Tomaszka. Tomasz Budzyński i inni funkcjonariusze Urzędu Ochrony Państwa nie rozumieją tego. Przecież to jest wbrew pragmatyce służb specjalnych. Takiego człowieka powinno się obserwować, a nie aresztować. Aresztowanie go w tym momencie nie jest zakończeniem operacji Kryptonim Duchowny, tylko jest przerwaniem operacji Kryptonim Duchowny. No ale rozkaz to rozkaz. Aresztują tego człowieka, trafia na 8 lat, dostaje wyrok 8 lat więzienia, 6 lat spędza w więzieniu, potem wyjeżdża do Niemiec, wrócił całkiem niedawno do Polski, mieszka w Rykach na Lubelszczyźnie, koło Ryk na Lubelszczyźnie. Na jego konto ambasada niemiecka co miesiąc przelewa zupełnie oficjalnie 10 tysięcy złotych jako dla swojego byłego szpiega. Zamieszczamy w książce rozmowę z tym człowiekiem. Niezwykła rozmowa, widać jak on się śmiertelnie boi powrotu do przeszłości. Stara się mówić niewiele, ale i tak powiedział dość, żebyśmy odkryli wiele ciekawych wątków. Proszę Państwa, na początku lat 90. nikt nie rozumie, dlaczego był ten rozkaz, żeby aresztować Ryszarda Tomaszka. Funkcjonariusze Urzędu Ochrony Państwa, którzy w międzyczasie stają się funkcjonariuszami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, bo zmieniono nazwę, Urząd Ochrony Państwa zamieniono na Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, rozumieją to dopiero wiele, wiele lat później, kiedy wpadają na trop działalności niejakiego Paula Roglera. Paul Rogler jest niemieckim biznesmenem, który pomieszkuje w Krakowie, prowadzi w Polsce interesy. Te interesy polegają na tym, że inwestuje w Polsce początkowo, w latach 90. setki tysięcy marek, a potem setki tysięcy euro, ale tak inwestuje, że się w ogóle swoje inwestycje nie troszczy. One upadają jedna po drugiej, a on się nie przejmuje i robi kolejne inwestycje, jakby miał niewysychające źródełko pieniędzy, jakby te inwestycje w ogóle go nie martwiły, te nietrafione inwestycje. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przygląda się temu dziwnemu biznesmenowi i odkrywa, że to nie jest żaden biznesmen, tylko jest to agent niemieckiego wywiadu. Ale odkrywa rzecz jeszcze ciekawszą, że ten agent niemieckiego wywiadu był przez wiele lat szefem, przyjacielem, sponsorem, możemy to mnożyć, niejakiego Pawła Grasia. A wtedy, kiedy to odkrywa, to Paweł Graś jest koordynatorem do spraw służb specjalnych, a więc przełożonym przełożonych funkcjonariuszy ABW, którzy odkrywają prawdę także o Grasiu. Ta informacja trafia do premiera Donalda Tuska.
który zaniepokojony tym, że taka wiedza o Grasiu i o jego związkach z Roglerem, niemieckim szpiegiem, to, abyście Państwo zrozumieli, koordynator do spraw służb specjalnych, człowiek, któremu podlegają wszystkie służby specjalne w Polsce. I on był przez wiele lat sponsorowany przez niemieckiego szpiega. No, sprawa wydaje się czymś tysiąc razy większym niż skandal. Tusk to rozumie. Dlatego przesuwa Grasia na stanowisko rzecznika swojego rządu, zabiera go od tych służb specjalnych, bo ma świadomość, że jeśli wiedzą o tym funkcjonariusze Urzędu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, to ta wiedza może przeniknąć do mediów i zacznie się pandemonium. On się nie odcina od Grasia, nigdy się od niego nie odciął. Do dzisiaj Graś jest jego najbliższym współpracownikiem. On go chroni, przesuwa go po prostu ze stanowiska związanego ze służbami specjalnymi na inne stanowisko. Proszę Państwa, co jeszcze odkrywają funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego? Odkrywają, że Paul Rogler miał spotkania z pewnym Niemcem, który mieszka w Gdańsku. Domyślacie się już pewnie Państwo, że tym Niemcem jest Detlef Rusek, który nie skończył swojej działalności szpiegowskiej w 1990 roku, kiedy upadł mur berliński i zniknęła Stasi, tylko przeszedł do nowego pana. Tym nowym panem były służby niemieckie, BND, wywiad niemiecki, czyli skończyła się praca dla Stasi, bo nie ma już NRD, rozpoczęła się służba w BND. Więc Detlef Russer spotyka się z Paulem Roglerem, sponsorem Pawła Grasia, 7 razy. Jest 7 meldunków, które pokazują, że spotykali się i za każdym razem, idąc na te spotkania, robili tak zwaną trasę sprawdzeniową, czyli to, co Państwu opowiadałem, zapuszczanie się w trudne miejsca, oglądanie w szybie wystawowej, zmienianie kierunku marszu, sprawdzanie, czy nie mają za sobą tak zwanego ogona, czy nie są obserwowani. Co takiego mogło łączyć? Jednego naukowca podobno i jednego biznesmena. Jeden mieszka w Gdańsku, drugi mieszka w Krakowie. Obydwaj są z różnych światów i spotykają się 7 razy na poufnych spotkaniach, które zawsze są poprzedzone trasą sprawdzeniową. Jednym słowem, zachowują się jak wytrawni szpiedzy, bo nimi po prostu są. I teraz, proszę Państwa, dochodzimy do ostatniego elementu tego jednego z wielu wątków, które pokazujemy w naszej książce. Czy rzeczywiście w 1986 roku Detlef Russer zerwał kontakty z Donaldem Tuskiem? Proszę Państwa, dotarliśmy także do Urzędu Gałka. To jest taki odpowiednik Instytutu Pamięci Narodowej w Polsce, który zawiera rozmaite akta dotyczące ludzi, wywiadów, kontrwywiadów, opozycjonistów itd., itd. Mając świadomość, dotarliśmy do tych materiałów, mając świadomość, że te materiały są bardzo przesiane. Dlaczego? Dlatego, że jako pierwsi z materiałami Stasi zapoznali się oficerowie BND, czyli zachodnio-niemieckiego wywiadu. Oni pierwsi je czytali i to, co uznali za naprawdę istotne, odkładali na kubkę jako materiały ściśle tajne, a to, co mniej istotne, odkładali na drugą kubkę i to może trafić do Urzędu Gałka. Więc Tomasz Budzyński, współautor naszej książki, ma możliwość zapoznania się z materiałami, z teczkami Detlefa Russera. Bardzo wiele zabiegów kosztowało zapoznanie się. Tam nie ma za wiele ciekawych informacji, bo jak Państwu powiedziałem, zostały przesiane. Jedna rzecz wzbudziła zainteresowanie Tomka Budzyńskiego, mianowicie to, że te teczki kończą się na roku 1986 i nie wychodzą ponad tę datę. Ale idąc do Urzędu Gałka w Berlinie, spędził tam Tomasz wiele tygodni, wcześniej miał spotkanie z pewnym człowiekiem, którego znał od wielu lat. To był oficer BND. No tutaj nie mogę, tu mnie Państwo poproszę o zrozumienie, opowiadać wszystkiego, jak to się dzieje, że oficer polskiego kontrwywiadu ABW, Tomasz Budzyński, miał jakieś kontakty z oficerem niemieckiego wywiadu, czyli BND. W tym świecie, świecie służb specjalnych, monetą przetargową są przysługi. Mogę powiedzieć tyle, że kiedyś Tomasz zrobił pewną przysługę dla tego i jeszcze jednego człowieka i oni teraz się odwzajemniają przysługą za przysługę. Ten oficer mówi, kiedy będziecie w Urzędzie Gałka, zapytajcie nie o 4 teczki Detlefa Russera, tylko o 2 zaginione teczki, bo tych teczek było 6. My dostajemy do wglądu, Tomasz Budzyński dostaje do wglądu tylko 4, przegląda je, czyta, analizuje. W pewnym momencie prosi o 2 pozostałe.
Niemcy robią zdziwioną minę, twierdząc, że nie ma żadnych dwóch pozostałych. Tomasz podaje im sygnatury tych teczek, mówi, co jest ich treścią i mówi, że chciałby je przeczytać. Wtedy Niemcy przyznają, były te dwie teczki, ale zniknęły, nie wiadomo, co się z nimi dzieje. Proszę Państwa, w 1996 roku pani profesor Labner-Weiss, Niemka, Polka, która wyszła za Niemca i od wielu, wielu lat tam mieszka, pracuje w Urzędzie Gałka, zorganizowała taką wystawę o działaczach gdańskiej opozycji, na której umieściła materiały wcześniej nieznane i zdjęcia wspólne Russera, Tuska, Borusewicza i wielu innych. Nie wiadomo, co takiego znalazło się w tych materiałach, co wzbudziło niepokój kogoś, że natychmiast, nazajutrz po tej wystawie, z urzędu Gałka giną te dwie teczki. Co jest najciekawsze, te dwie teczki dotyczyły kontaktów Detlefa Russera po 1986 roku, między innymi z Donaldem Tuskiem. Co było zawartością tych teczek, my oczywiście nie wiemy, bo one zniknęły. Bardzo ważne, ciekawe pytanie. Kto mógł wykraść dwie teczki z tak pilnie strzeżonego miejsca jak Urząd Gałka? I pytanie jeszcze ważniejsze. Kto mógł doprowadzić, że fakt wykradzenia tych teczek został obwarowany klauzulą najwyższej tajności? Bo jest to informacja, którą przed pokazaniem tego w naszej książce nie ujawnił nikt. Na 20 lat było to obwarowane klauzulą najwyższej tajności. Proszę Państwa, połączcie teraz Państwo kropeczki, bo nie powiedziałem jeszcze jednego, kluczowego, a mianowicie tego, że funkcjonariusze ABW odkrywają także i to, że Paul Rogler miał systematyczne kontakty z Ryszardem Tomaszkiem. Jeżeli Państwo teraz połączycie kropeczki, to dojdziecie, jak to się mówi, po nitce do kłębka. Gdyby w połowie lat 90. nie aresztowano Ryszarda Tomaszka, tylko pozwolono funkcjonariuszom Urzędu Ochrony Państwa prowadzić dalej kontrolę operacyjną tego człowieka, funkcjonariuszom UOP udałoby się dojść do jego powiązań z Paulem Roglerem, innym niemieckim szpiegiem. A gdyby to się udało, z całą pewnością, bo przecież zatrudniał oficjalnie Pawła Grasia, był jego pracodawcą i przyjacielem, towarzyszem, spotykali się codziennie. Z całą pewnością funkcjonariusze Urzędu Ochrony Państwa doszliby także do tych kontaktów z Pawłem Grasiem, doszliby do kontaktów z Detlefem Russerem i także z Donaldem Tuskiem. Ktoś nie dopuścił do tego, by ta układanka tak się zakończyła, jak tu Państwu opowiedziałem. Ktoś zadbał o to, żeby przeciąć ją u samej podstawy, czyli aresztując Ryszarda Tomaszka, licząc chyba na to, że nikt nigdy się nie dowie, jak wyglądały dalsze elementy tej układanki. Proszę Państwa, ten jeden z wątków mówi bardzo wiele, ale przecież nie jest to jedyny wątek. Jeżeli Państwo dołączycie to, co powiedziałem teraz, do tego finansowania za pośrednictwem BND, Donalda Tuska i Kongresu Liberalno-Demokratycznego. Jeżeli dołączycie to, co robił Wiktor Kubiak z Donaldem Tuskiem, to, co robili regularni defraudanci, nie jacyś tam drobni defraudanci, tylko ludzie, którzy defraudowali dziesiątki i setki milionów nowych polskich złotych. Jeżeli to wszystko połączycie, to będziecie mieli i tak niepełny obraz Donalda Tuska, obraz, jakiego opinia publiczna w Polsce nie zna. Bo przecież zna zupełnie innego Donalda Tuska. Całkiem niedawno ten cynik występował przed Komisją do spraw Amber Gold, która była ku mojemu zdumieniu kompletnie, ale to kompletnie nieprzygotowana, bo przecież kiedy na przykład padało pytanie o notatkę ABW dotyczącą, może nie zagłębiajmy się w szczegóły tej historii, bo to jest opowieść na długą zimową noc, ale pytany jest Tusk o to, czy znał tę notatkę. On odpowiada: nie znałem, bo mnie służby nie podlegały, ja się tym nie interesowałem, to nie była moja gestia. I komisja przechodzi do następnego pytania. A przecież Tusk skłamał, bo nie było wtedy koordynatora do spraw służb specjalnych, a w sytuacji, gdy nie było koordynatora, to jemu, premierowi, podlegał nadzór nad służbami specjalnymi, a więc niejako z obowiązku miał ten nadzór.
Wystarczyło tylko wiedzieć o tym albo pamiętać, żeby gdy Tusk mówi, ja nie miałem nic wspólnego ze służbami, mnie one nie podlegały, powiedzieć, myli się Pan albo kłamie Pan, bo właśnie, że Panu podlegały. Pan był premierem, a w sytuacji, gdy nie było koordynatora, to Pan był odpowiedzialny za te służby. Ileż podczas tego przesłuchania można było zadać tego typu pytań? Przyznam, że nie rozumiem, czemu komisja tego nie zrobiła, albo była kompletnie nieprzygotowana, albo jeszcze pani Wasserman była w wielkim stresie po tym, jak przegrała wybory w Krakowie. Fakt faktem, że Donald Tusk wyszedł z tej komisji uśmiechnięty, rozdaje uśmiechy na prawo i lewo, udziela wywiadów. W pewnym momencie jednakowoż ktoś go pyta, a czy zna pan książkę Wojciecha Sumińskiego Niebezpieczne związki Donalda Tuska? Czy będą jakieś kroki prawne? Czy pan się odniesie do tego, że on wskazuje na to, że pan miał związki z niemieckim wywiadem BND? Co pan z tą książką zrobi? Donald Tusk odpowiada, to jest w internecie, zamieściliśmy to, bo to bardzo ciekawa rzecz. Konferencja prasowa trwa 19 minut. Jak państwo sięgniecie do internetowych materiałów Polsatu, TVN-u czy innych, to zobaczycie, że konferencja prasowa kończy się na 17 minucie. Bo ostatnie dwie minuty to jest właśnie pytanie o moją książkę. Ucięli to po prostu, bo Tusk w tym momencie się zmieszał, już przestaje się uśmiechać i mówi, no tak, ta książka, znam reputację Wojciecha Sumińskiego, książki nie przeczytałem, może kiedyś ją przeczytam, a jak ją przeczytam, to może kiedyś się do niej odniosę. Proszę państwa, po prostu unik. Czy Donald Tusk nie zna treści tej książki? Książkę, 20 pytań dotyczących tej książki z informacją, że one będą opublikowane, że to są pytania stanowiące klucz książki, wysłaliśmy Tuskowi kilka tygodni przed publikacją. Na adresy polskie, brukselskie, do wszystkich jego współpracowników. W momencie, kiedy Tusk przyjechał do Polski, książka zajmowała czołowe miejsca we wszystkich sieciach księgarskich i wydawniczych, na czołowych miejscach bestsellerów. Miała już sprzedaż na poziomie 70 tysięcy egzemplarzy, co w realiach polskich po kilku tygodniach jest absolutnie wielkim sukcesem, bo nakłady w Polsce 10-tysięczne uważane są za sukces. Ta książka po kilku tygodniach sprzedaży miała 70 tysięcy sprzedanych książek. Nie sprzedawałem jej spod lady, po cichu, tak żeby nikt nie widział. Sprzedawana jest przez Empiki, przez wszystkie największe sieci księgarskie w Polsce. W Auchan, w Leclercach, wszędzie, gdzie tylko się pójdzie, to ta książka jest dystrybuowana istotnie dość szeroko. Oczywiście media pewne, wszystkie telewizje w zasadzie, o niej milczą, ale na przykład radia już nie. Bo miałem chyba 3 wywiady dla pierwszego programu Polskiego Radia, wiele wywiadów dla Polskie Radio 24, dla kilku innych rozgłośni. Bardzo dużo jest w tej książce w internecie. Ja to, co mówię, to mówię przecież publicznie, do kamery, tak, wszędzie, gdzie tylko się da. Mam swoje programy w internecie, które mają dobrą oglądalność, często na poziomie kilkuset tysięcy odbiorców. Więc w momencie, kiedy Tusk przyjeżdża do Polski, to ta książka jest już znana bardzo dużej grupie ludzi. Czy wierzycie, uruchomcie państwo logikę i zdrowy rozsądek. Czy jest możliwe, że Tusk, gdzie jest na okładce, jak jest na czworakach, ma na szyi smycz, obroże i smycz i trzyma tą smycz niewidzialna ręka, a tytuł książki brzmi Niebezpieczne związki Donalda Tuska. Czy mógł nie chcieć wiedzieć, co jest w takiej książce? Uruchomcie państwo logikę i zdrowy rozsądek i będziecie znali odpowiedź. Donald Tusk, przyjeżdżając do Polski, doskonale wiedział, co jest treścią tej książki. Doskonale wiedział. Byłby durniem, gdyby nie wiedział. Nie jest durniem, jest cynikiem, jest człowiekiem podłym, ale nie jest durniem. Proszę państwa, dlaczego tak odpowiedział? Bo wie, że ciężko mu się będzie zmierzyć z faktami w tej książce, zwłaszcza, że ma świadomość, że schowaliśmy sobie parę asów w rękawie. My się nie boimy Donalda Tuska, my wiemy, co ten człowiek zrobił i on wie, co on zrobił. Mamy jeszcze parę bardzo poważnych argumentów. Z całym spokojem zatem mówię wszędzie publicznie, z otwartą przyłbicą, co myślę o Donaldzie Tusku, co wiem o Donaldzie Tusku i spokojnie sobie czekamy na jego ruch. Absolutnym spokojem. To Donald Tusk ma problem z nami, a nie my z Donaldem Tuskiem. Proszę państwa,
Nie wiem, jaki będzie dalej los tej historii, dlatego że dotąd polityków tej miary nikt nigdy nie pociąga do odpowiedzialności karnej. Była rzecz zdumiewająca dla mnie, kiedy Bronisław Komorowski, to nie ja, mnie państwo nie musicie wierzyć, ale sąd w mojej sprawie, sąd okręgowy w Warszawie, sąd drugiej instancji i sąd pierwszej instancji, badając moją sprawę w aferze marszałkowej, stwierdza, że ja jestem niewinny, nie popełniłem żadnych przestępstw. A zarazem dodaję w formie ustnej i pisemnej, że przestępstwa zostały popełnione w tej historii. Popełnili je. I tu sąd wymienia. Bronisław Komorowski, Krzysztof Bondary, szef ABW, Paweł Graś, Aleksander Lichocki przepraszam, zapomniałem imienia człowieka, który mnie niszczył przez wiele lat, Tobiasz. Nie jestem pewien, czy nie Leszek. Leszek Tobiasz. Tak jest, zatańczył się na śmierć. I sąd wymienia, że te 5 osób popełniło przestępstwo. Tobiasz nie żyje, Lichocki idzie do więzienia, Komorowskiego, Bondaryka, Grasia, nikt nie rusza. Proszę państwa, żeby zrozumieć wagę tego, co zrobił sąd. Sąd nie mógł tych ludzi skazać, dlatego że sąd badał potencjalne moje przestępstwa i przestępstwa Lichockiego, który był dołożony do mnie jako koń trojański, chociaż był elementem tamtej grupy przestępczej. Więc sąd badał tylko to, co dotyczy mnie. Ale przy okazji badania moich działań sąd wszedł w obręb w posiadanie takiej wiedzy, która dała mu podstawy do stwierdzenia, że ci ludzie, którzy nie byli objęci aktem oskarżenia, też to oni, a nie ja, popełnili przestępstwa. Nie tylko Lichocki, który poszedł siedzieć, ale też oni. Sprawa ta została, uzasadnienie pisemne, przekazana do prokuratury. W 2016 roku, 1 września zapadła ta decyzja w rocznicę wybuchu II wojny światowej. Od tamtej pory minęło 2,5 roku prawie. Nic nie słychać, żeby Komorowski miał jakieś problemy prawne. Pytam moich kolegów PR-owców. Jest taka duża firma doradcza z Torunia, SOS Music. Doradzali kiedyś Lechowi Kaczyńskiemu, teraz Jarosławowi, moi dobrzy koledzy. Pytam, czemu tak się dzieje. Tłumaczą mi, państwo jest za słabe. Wyobrażasz sobie, że teraz do więzienia idzie Komorowski albo Tusk? Wyobrażasz sobie ten skowyt, co by się działo od Berlina po Alaskę? Polski nie ma. Gdyby tak było, gdyby oni poszli siedzieć, Polski nie ma. Jesteśmy za słabi. Być może, gdyby się zmieniły sądy, być może, gdyby przygotować wiele, wiele działań międzynarodowych, to takich ludzi można by gdzieś zamykać. Dziś na to nie licz. Każdy wie tam na górze, że oni powinni być w więzieniu. Ale też każdy rozumie, że jesteśmy na to za słabi. Przynajmniej na dziś. Muszę państwu powiedzieć, że kiedy słyszę takie wypowiedzi, to po prostu jestem bliski utraty nadziei. Tak? No ja jej nie utracę, bo nadzieja z Panem Bogiem nie umiera nigdy. Utraciłem raz, kiedy mnie zaszczuto i popełniłem próbę samobójczą, największy błąd mojego życia. Ale nigdy więcej tej nadziei już nie utracę, bo jak ktoś przeszedł taką drogę, jaka była, stała się moim udziałem, to wie, że z pomocą Pana Boga można absolutnie wszystko. Więc ja tej nadziei nie utracę, ale kiedy słyszę takie odpowiedzi, to rzeczywiście odbiera mi mowę, bo myślę sobie, jak daleko jeszcze, jak daleką drogę musimy przejść, aby stać się takim naprawdę państwem, naprawdę. Że wciąż jeszcze jesteśmy państwem, gdzie ludzi na wysokich stołkach nie wolno ruszać, gdzie są równi i równiejsi wobec prawa, gdzie sprawiedliwość, mówiąc krótko, jest martwa jak dinozaury. No i to jest smutna konstatacja, ale zarazem chciałem się z państwem podzielić dwiema weselszymi. Pierwsza jest taka, jest to kazanie, które usłyszałem w moim kościele Bieje Podlaskiej kilka tygodni temu. Tę puentę zamieściliśmy zresztą z Tomkiem w książce Niebezpieczne związki Donalda Tuska. Historia, którą opowiada z mównicy, z ołtarza ksiądz, piękne kazanie. Nie wiem, historia autentyczna czy nie, ale wyglądała, brzmiała ona mniej więcej tak. Między dwoma wrogimi armiami leży ciężko ranny, umierający żołnierz. Widać, że dogorywa. Jego przyjaciel pyta dowódcę, czy może się do niego doczołgać i go przeciągnąć na stronę swoich. Dowódca się nie zgadza, mówi, on i tak umiera, a ty jesteś zagrożony, ty możesz jeszcze stracić życie. Mimo to ten żołnierz łamie rozkaz, jakoś dociera do tego przyjaciela nieszczęśnika, w jaki sposób udaje mu się go dostarczyć do swoich. Kiedy to robi,
Okazuje się, że ten ciężko ranny już nie żyje. Dowódca jest bardzo zły, bo złamał rozkaz, a i przyjacielowi tak nie pomógł, niepotrzebnie się narażał. Ale ten żołnierz odpowiada na to, kiedy to było warto, bo kiedy do niego dotarłem, to żył jeszcze i powiedział do mnie, wiedziałem, że przyjdziesz. Jaka jest puenta z tej historii? Ja zrozumiałem ją w taki sposób, że czasami warto coś robić dlatego, że po prostu warto. Albo trzeba coś robić po prostu dlatego, że trzeba. Nie wiemy, jaki będzie koniec, ale po prostu wierzymy, że warto coś zrobić dlatego, że warto. Ja tak zrozumiałem tę historię i dlatego się nią z Państwem dzielę. A druga część tego, co chciałbym, żeby zabrzmiało optymistycznie, to jest historia, w telegraficznym skrócie Państwu opowiem o ostatniej książce, tej, która została wydrukowana ciut przed chwilą, Komisarz pomiędzy niebem a piekłem, dlatego że ta historia dla mnie w dziwny sposób łączy się z tą, o której teraz Państwu powiedziałem. Łączy się nie tylko w taki sposób, że główny jej bohater, oficer Centralnego Biura Śledczego, Jacek Wrona, był kiedyś przyjacielem najbliższego, najważniejszego PR-owca Donalda Tuska. Andrzej Długosz to przyjaciel z młodości bohatera książki Komisarz. Obaj byli studentami Uniwersytetu Jagiellońskiego, obaj strajkowali przeciwko szkoleniu wojskowego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obu groziło relegowanie z uczelni. Jeden był przewodniczącym strajku, Andrzej Długosz, drugi był jego zastępcą, Jacek Wrona. Niewidzialny mur rozdzielił tych dwóch przyjaciół, tak jak rozdzielił setki, a może setki tysięcy polskich przyjaciół czy polskich rodzin, gdzie dziś jesteśmy bardzo podzieleni. Dlatego, że Jacek Wrona poszedł w jedną stronę, a Andrzej Długosz stał się PR-owcem Donalda Tuska, najważniejszym. Firma Crossmedia, najważniejsza firma doradcza Platformy Obywatelskiej. Tam szkolono pana Drzewieckiego i innych, którzy, jak Państwo pewnie pamiętacie, pisali ustawy na spotkaniach na cmentarzach. Podłe, zakłamane towarzystwo. Nie tylko dlatego historia Komisarz wiąże się z Donaldem Tuskiem. Wiąże się z zupełnie innych powodów. I o tych powodach chciałem Państwu opowiedzieć. W parunastu zdaniach i już możemy przejść do Państwa pytań. Jacek Wrona, bohater książki Komisarz, chciał być księdzem. Dojrzewał do tej decyzji, wstąpił do seminarium, ale gdzieś tam w głębi duszy czuł, że chyba nie ma tego, co nazywamy powołaniem. Koniec końców nie został w seminarium. Trafił na filozofię, na Uniwersytet Jagielloński. Po 5 latach nie bardzo wiedział, co ze sobą zrobić, bo wciąż był na rozdrożu. Wtedy jeden z jego wykładowców, został wiceszefem Urzędu Ochrony Państwa, Zbigniew Nóżka, zaproponował mu pracę u siebie. Jacku, byłeś dobry z logiki, mamy biały wywiad, czyli analizowanie materiałów prasowych, przydasz nam się. Nie będę tu Państwu opowiadał szczegółów, koniec końców Jacek chciał iść do Urzędu Ochrony Państwa, zdał wszystkie testy, egzaminy, ale tak się dziwnie potoczyło, że trafił do Policji, a nie do Urzędu Ochrony Państwa. Został policjantem, który pracował w bardzo okrutnym, strasznym wydziale do spraw narkotyków częstochowskiej policji, gdzie codziennie widział ludzką śmierć, dzieci, na oczach których umierali rodzice, rodzice, na oczach których umierały dzieci. Narkotyki to Państwo na pewno wiecie dobrze, diabeł, ale może nie wiecie, jak potężny. Ja przyznaję, że do momentu tej publikacji nie wiedziałem, że jest to aż taki diabeł. Jeżeli macie Państwo kogoś, kto ma nieszczęście walczyć na przykład z chorobą alkoholową, to wyobraźcie sobie Państwo, że marihuana uzależnia 18 razy bardziej niż alkohol, a heroina uzależnia 450 razy bardziej niż alkohol. Jednym słowem, jeżeli widzicie kogoś wśród swoich bliskich, przyjaciół, kto zmaga się z chorobą alkoholową i przegrywa, to już macie świadomość, że ktoś, kto chce się zaprzyjaźnić z heroiną, to jest podróż w jedną stronę, do samego dna piekła, bez szans na powrót, chyba że mocą Pana Boga. Jacek widział takich przypadków setki. Ludzi, którzy umierali na jego oczach, mnóstwo cierpienia, ocean, bezdenny ocean cierpienia. Próbowali z kolegami neutralizować to, próbowali niszczyć tych producentów, tych handlarzy. Straszna, mordercza praca, która nigdy nie miała początku i nigdy nie miała końca. Był bardzo profesjonalny w tym, co robił. Został awansowany do Centralnego Biura Śledczego, taka elitarna grupa policji,
gdzie zajął się likwidowaniem tego diabła u samych podstaw, czyli likwidowaniem szlaku bałkańskiego. Szlak bałkański to taki główny szlak, którym narkotyki z okolic Turcji trafiały do Polski, w zasadzie do całej Europy, do Skandynawii, do Wielkiej Brytanii, via dawna Jugosławia, do Francji i Włoch, stamtąd do Stanów Zjednoczonych. Jacek był jednym z prekursorów walki ze szlakiem bałkańskim. Jeżeli wcześniej w Polsce widział ocean cierpienia, to co widział tam, to mówi, to co widziałem wcześniej, to była igraszka w porównaniu do tego, co zobaczyłem tam. Tam to dopiero ocean cierpienia, ocean śmierci, bezdenna, codzienna śmierć, cierpienie, jakie trudno sobie w ogóle wyobrazić. Opowiada mi to w takim duchu, że mówi do mnie, wiesz, w pewnym momencie się znalazłem w takiej sytuacji, w której poczułem, że jestem w tym bagnie po same uszy. Gdzie się nie obejrzałem, dookoła mnie było bagno. I ja zacząłem tracić wiarę, że istnieje Bóg. Bo jeżeli się rozglądasz dookoła i widzisz tylko śmierć, cierpienie, nienawiść, żądza pieniądza, nic więcej i nie ma nic poza tym, to człowiek zapomina, że istnieje jakaś reszta poza tym bagnem. Jeżeli wokół siebie widzisz tylko bagno, to przestajesz wierzyć, że istnieje jakaś reszta. Nie wiadomo, jakby się potoczyły jego losy, gdyby nie niesamowite wydarzenie. Kwiecień 2005 rok, to Państwo doskonale pamiętacie, to jest ten czas, kiedy 2 kwietnia Jan Paweł II odchodzi do domu ojca i wtedy żona Jacka Wrony, Jasia Wrona, jest w ciąży. Okazuje się, że ta ciąża to jest śmiertelne zagrożenie dla jej życia. Lekarze mówią, że dziecko jest już martwe. Ona musi walczyć o siebie. Ona nie chce stracić tego dziecka, bo wtedy, kiedy Jan Paweł II odchodzi do domu ojca, w śnie przychodzi do niej nasz papież i mówi jej, że to dziecko jest żywe i że ona to dziecko ocali. I ona zawierza dziecko i swój los Janowi Pawłowi II. Jacek przyjeżdża z Bałkanów, jedzie do niej do szpitala, ona mówi, nie pozwól, żeby odebrali mi to dziecko. Przyszedł do mnie Jan Paweł II, to dziecko będzie żyć. Proszę Państwa, co się dzieje dalej? Jacek mówi, ja byłem wtedy kamieniem. Kiedy człowiek widzi setki śmierci, kiedy widzi setki takich tragedii, które trudno opisać przez wiele, wiele lat, to się zamienia w kamień, nieczuły kamień, który nic nie czuje. Ja byłem takim kamieniem, ale tego wieczora wróciłem do domu, odwróciłem się na łóżku do ściany i przepłakałem całą noc jak małe, bezbronne dziecko. Wstaję rano, sięga po półkę, żeby się podeprzeć, spada na niego stos dokumentów. Między innymi wypada obrazek Jana Pawła II z osobistą dekretacją napisaną ręką naszego papieża z serca błogosławie. Ten obrazek dał mu jego ojciec duchowy, kiedy odchodził z seminarium, mówiąc, trzymaj ten obrazek przy sobie, czuję, że on kiedyś będzie dla ciebie ważny. Nie widział go 20 lat. W tym dniu trzyma ten obrazek w ręku, jedzie z tym obrazkiem do żony, a Jasia mówi, widziałam Jana Pawła II, Jan Paweł II mówi, że mamy walczyć o to dziecko, będzie wszystko dobrze. Profesorowie łapią się za głowy, to dziecko nie żyje, niech pani myśli o sobie. Ona nie zgadza się na aborcję, przetrzymują to dziecko, walczą o to dziecko, mijają kolejne dni, wreszcie jest moment, kiedy ona jest bliska agonii, cesarskie cięcie, wyjmują to dziecko, dziecko żyje. Nikt nie rozumie, bo aparatura pokazywała co innego, nikt tego nie rozumie. Ale to dziecko za chwilę ma nie żyć, dlatego że badania pokazują, że to dziecko nie ma wielu wykształconych narządów, nie ma na przykład nerek. Nikt nie może żyć bez nerek. Dlatego chrzczone jest przez pielęgniarkę z wody, bo za chwilę może być śmierć. Nie ma nawet czasu wezwać księdza. Ale to dziecko żyje godzinę, dwie, żyje kilka godzin, mija dzień, mija drugi, to dziecko cały czas żyje. Nikt tego nie rozumie, dopiero później, wiele, wiele tygodni później okazuje się, że organizm wytworzył jak coś, czego nie potrafiono nazwać, co przejęło funkcję nerek, jakiś miniaturkowy narząd, który przejął funkcję nerek. Lekarze mówią, my jesteśmy bezradni. W tym punkcie medycyna jest bezradna. My nie jesteśmy w stanie wyjaśnić, jak to dziecko może żyć. Ale dacie Państwo świadomość, że to dziecko będzie rośliną. Będzie ślepe, głuche, będzie upośledzone w stopniu głębokim. Kiedy dostają kartę chorób tego dziecka, to jest to karta, że każda z tych chorób to dziecko tak naprawdę powinna zabić. Wcześniactwo, posocznica, wiele, wiele chorób, ale to dziecko cały czas żyje. I dzieją się rzeczy niebywałe, bo z dnia na dzień ono odzyskuje zdrowie. Mijają dni, mijają tygodnie. Gloria Maria Wrona, bo tak się nazywa ta dziewczynka,
odzyskuje wzrok, odzyskuje słuch, mijają wszystkie choroby. To dziecko ma dzisiaj lat 13 i odkąd wyszła ze szpitala, nie miała nawet kataru. Kiedy był proces beatyfikacyjny Jana Pawła II, to wzięto ten przypadek i uznano, Komisja Watykańska, za jeden z dowodów na świętość Jana Pawła II. Historia w Polsce jakże mało znana. Osobiście papież Benedykt spotykał się z Jackiem Wroną, George Bush wysyłał mu gratulacje, pisząc, że jest poruszony jego historią. Jacek Wrona wtedy wraca do Pana Boga, odzyskuje wiarę, bo zobaczył, że Bóg istnieje. Odchodzi z policji, zostaje zatrudniony w Wyższej Szkole Policyjnej w Szczecinie. Tam uczy młodych adeptów policji. W Szczytnie. Zostaje zatrudniony w Wyższej Szkole Policyjnej w Szczytnie. Tam uczy młodych adeptów policji, jak być policjantem, by nie popełniali tych błędów, które popełniał on. Później odchodzi z policji i dzisiaj jeździ po Polsce i daje świadectwo swojej wiary. Jest też znanym ekspertem do spraw narkotyków, więc możecie go Państwo czasami zobaczyć w Ekspresie Reporterów albo w różnych programach, bo jest bardzo znanym, cenionym ekspertem, który opowiada o narkotykach. Proszę Państwa, dlaczego powiedziałem, że dla mnie ta historia jest dobrą puentą do historii o Donaldzie Tusku? Nie tylko dlatego, że przejawiają się w niej wątki związane także z Donaldem Tuskiem, bo to oficerowie Centralnego Biura Śledczego, wtedy kiedy tam był Jacek, próbowali wyjaśnić zagadkę lewego finansowania KLD. Nie tylko dlatego, że to oficerowie Centralnego Biura Śledczego próbowali wyjaśnić zagadkę działalności Bronisława Komorowskiego, bo to Centralne Biuro Śledcze jako pierwsze odkryło działalność Fundacji Pro Civili. Oczywiście w każdym z tych przypadków uniemożliwiono prowadzenie śledztwa. Ludzie na wysokich stołkach byli poza zasięgiem Centralnego Biura Śledczego. Opowiadam Państwu tę historię w tym kontekście, że kiedy puentowaliśmy książkę z Tomkiem Budzyńskim o Donaldzie Tusku i z Jackiem Wroną o jego historii, to historia dotycząca Donalda Tuska była dla mnie chyba tym, czym przedzieranie się oczywiście w uproszczeniu i zważywszy na proporcje, ale w jakiejś mierze była tym, czym pewnie dla Jacka było przedzieranie się przez ten świat zbrodni, męki, cierpienia i narkotyków. Kiedy dotykałem prawdziwej historii Donalda Tuska, to miałem takie przekonanie, takie wrażenie razem z Tomkiem Budzyńskim, że dotykamy czegoś bardzo złego, samej kwintesencji zła i kłamstwa. I nagle w tym samym czasie była puenta jedna po drugiej książki Komisarz i poczułem tak, jakbym spłynął na spokojne wody. Jakby z jakiejś wielkiej burzy człowiek wszedł na taki spokojniutki ocean. I wtedy sobie pomyślałem, że rzeczywiście istnieje diabeł, choć wielu ludzi w to nie wierzy. To jest największy sukces diabła, że wielu ludzi zapomniało albo nie chce wierzyć, gdzie w XXI wieku wierzyć w diabła. Największy sukces szatana, że wielu ludzi w niego nie wierzy. Wtedy pomyślałem, czytając historię Tuska i wielu innych ludzi z nim związanych, że jest diabeł. Ale kiedy przeszedłem do historii Jacka Wrony, jego córki, jego rodziny, to taka silne, absolutne przekonanie, jest diabeł, ale jest także i Bóg. I mówię Państwu o tym w tym kontekście, że chociaż ręka sprawiedliwości do dziś nie sięgnęła Tuska, Komorowskiego, być może jesteśmy państwem tak słabym, że nie sięgnie ich jeszcze wiele lat. Kto wie, może nigdy, ja tego nie wiem. Natomiast wydaje mi się, że bez względu na to, co przyniesie los i co będzie, warto te historie znać i warto je pokazywać, żeby przynajmniej ci ludzie nie mieli możliwości kontynuowania swojej złej działalności, która uczyniła tak wiele, tak wielu. Bo kiedy mnie pytano o to, czy Donald Tusk kogoś zabił, zastrzelił, czego ja się czepiam, to ja mówiłem nie, nie zabił, nie zastrzelił. Zrobił coś tysiąckrotnie gorszego. Doprowadził do tysięcy ludzkich tragedii, do rozbitych rodzin, do ludzi, którzy potracili pracę. Czasami się to kończyło tragediami, do tego, że miliony Polaków musiały wyjeżdżać za chlebem, bo tu w Polsce nie było szans na godne życie. Doprowadził do totalnego zniszczenia kraju. Doprowadził do czegoś znacznie gorszego niż pojedyncze zabójstwo pojedynczego człowieka. Innymi słowy, jeżeli myślę, słucham dziś, że tak wielu Polaków w
wciąż czeka na Donalda Tuska, aż on wróci i zostanie prezydentem, to myślę sobie, bo mam najlepsze zdanie o naszych rodakach, że ci, którzy tego chcą, nie są głupi. Oni są niedoinformowani. Innymi słowy, chcę wierzyć, że jeżeli Polacy poznają całą prawdę o Donaldzie Tusku, to nie będą chcieli takiego prezydenta, bo tylko człowiek naprawdę mało rozumny chciałby mieć za prezydenta kogoś, kto może zrobić jego krajowi tyle zła, kto już zrobił i może zrobić jeszcze więcej. Innymi słowy, to co teraz robimy, to jest taka próba doinformowania Polaków. Tak? Uważamy, że to jest ważne, że kropla drąży kamień. Nie jesteśmy oczywiście jastąkiem nikim wielkim, tak? Jeździmy od spotkania do spotkania. Książka rozchodzi się wspaniale, ale oczywiście to nie jest tak, jakby mieć program telewizyjny w telewizji publicznej, która obchodzi mnie szerokim łukiem, dlatego że kiedy stałem się naprawdę niezależnym dziennikarzem, a jestem takim, dlatego że nie mam swojego pana ani politycznego, ani finansowego, nie sięgam po publiczny grosz, tylko opinia publiczna i moi czytelnicy są moim szefem. Więc nie ma nikogo takiego, kto mógłby mi powiedzieć, to rób, tego nie rób. Ja miałem propozycję programu śledczego od kuzyna Jarosława Kaczyńskiego, Janka Tomaszewskiego, który jest superwajzerem Kurskiego. Tak? Czyli Kurski jest prezesem, a Janek Tomaszewski jest takim nadprezesem. No ale była długa rozmowa. Pewne sprawy trzeba pomijać, o pewnych sprawach wolno mówić, o pewnych nie wolno. Pewnie się Państwo domyślacie, jakich nie wolno. Tak? Ustawa 447, tego typu tematy. Pomyślałem wtedy, że człowiek ma 50 na karku, zbyt długą drogę przeszedł i zbyt wiele razy był blokowany, żeby teraz, kiedy mamy autentyczną niezależność, taką autentyczną wolność, po raz kolejny wchodzić w jakieś dziwne układy, dziwne sytuacje. Myślę sobie, że jesteśmy w najlepszym z możliwych punktów. Ten punkt to się nazywa wolność i niezależność. I ja nie zamieniłbym tego na najlepsze programy telewizyjne w najlepszym prime time. Nie ma takiej opcji. Dopóki te książki będą czytane, dopóki czytelnicy będą przychodzić na nasze spotkania, będziemy je pisać, będziemy robić po prostu swoje. I tyle chciałem Państwu powiedzieć w tej pierwszej części naszego spotkania. Jeżeli Państwo macie pytania, mam nadzieję, że takowe będą, no to spróbuję na te pytania odpowiedzieć. Czy to dotyczące książki Komisarz, czy Tuska, czy innych książek, bo przecież napisaliśmy ich wiele. Spróbuję na te pytania Państwu odpowiedzieć w miarę swoich sił i możliwości. Także dziękuję za takie cierpliwe wysłuchanie i no, po prostu proszę o pytania. Dziękuję. Teraz mam to powiedzieć, tak? Znaczy, wiecie Państwo, nie, to nie jest strach, tak? Dlatego, że jak ktoś miał umrzeć, a nie umarł, doszedł do jakiejś granicy dna, to rzeczywiście odkrył, że jest taki punkt, w którym się spokój zaczyna. I z Tomkiem Budzyńskim połączyło mnie to, że obaj tego punktu dotknęliśmy. Czyli jednym słowem, jak ktoś już był pogodzony ze śmiercią, jakimś niebywałym zrządzeniem losu żyje dalej,
no to traktuję to jako, jako coś absolutnie taki, nie chcę nazwać kapitał, ale taka druga szansa, której mogło nie być. I od tego momentu rzeczywiście coś człowieku pękło. To jak kiedyś oglądałem taki wywiad z żołnierzem z września 1939 roku, starszym już człowiekiem, który jako młody chłopak był wtedy na tej wojnie i mówi, że najtrudniejszym momentem to było wyjść z okopu. Jest rozkaz, żeby wyjść, założyć bagnet i wyjść. Jak człowiek wyjdzie, to już idzie. Ale nie jeden miał problem z tym wyjściem. Przytulił się do tego okopu i miał problem. Bo kule świszczą dookoła, każda może nieść śmierć. Natomiast jak człowiek już wyjdzie, to idzie. Ja oczywiście nie porównuję się do tych bohaterów, bo to zupełnie co innego. Mój los to jest miniaturka miniaturki tego poświęcenia tamtych żołnierzy. Ale mechanizm jest podobny. Ja wyszedłem ze swojego okopu i w momencie, kiedy wyszedłem, no to już idę. To nie jest tak, że zapominam, że to są bardzo twórczy ludzie, tak? Pewnie gdyby uznali, że to jest dla nich opłacalne, to dawno by mnie nie było. Miałem być wielokrotnym przestępcą, próbowano ze mnie zrobić bandytę na wiele sposobów. Miałem być szaleńcem, też próbowano, nie wyszło im. Uzyskałem wszelkie świadectwa, że wszystko ze mną w porządku. Niszczono mi reputację na 1000 sposobów. Plagiaty, nieplagiaty. Czego to ja o sobie nie czytałem, jakim to nie dysponuję majątkiem na lewo zdobytym, jakich to niecnych czynów nie popełniłem. Stara metoda służb specjalnych, która mówi o tym, że jak nie możesz podważyć faktów, to podważ wiarygodność osoby, która fakty zebrała, a wtedy fakty staną się bez znaczenia. Więc zrobiono, nie żałowano mi niczego poza śmiercią. Dlaczego żyję? No pewnie dlatego, innego wytłumaczenia nie mam, że jak Państwo sobie wyobrazicie, że na przykład spada mi cegłówka na głowę w drewnianym kościele, no to zakładam, że od następnego dnia moje książki, które cieszą się sporym zainteresowaniem, od tego momentu cieszą się gigantycznym zainteresowaniem, bo sięgnęliby po nie nawet ci, którzy nigdy po moje książki nie sięgną z takich czy innych powodów. Bo zainteresowałoby ich, co ten człowiek zrobił, co pisał, że spotkał go taki los. Innymi słowy, gdyby takiego autora, takich książek spotkała dziwna przypadłość, to byłaby to najlepsza reklama dla tych książek. Ja nie chcę tej reklamy, bo chciałem doczekać, aż dorosną moje dzieci, ale ci ludzie z drugiej strony też nie chcą tej reklamy. I to nas łączy. Tu jesteśmy zgodni. Chyba tylko w tym jednym punkcie, że nie chcemy takiej reklamy, tak? Natomiast poza tym to mi nie żałowali niczego, tak? 4 procesy karne, za każdy mogę trafić do więzienia na wiele lat. 16 cywilnych. Za każdy, jakbym przegrał, mógłbym mieszkać z rodziną pod mostem, bo do tego się to sprowadzało. Przeprosiny przed głównym wydaniem wiadomości czy faktów, no to kosztuje takie przeprosiny, wykupienie na zasadach reklamy, koło miliona. A tego ode mnie żądano, że podobno kłamałem, że zniesławiałem dobrych ludzi, czytaj oficerów WSI. Więc no poza tym, że mnie nie zabito, no to nie żałowano mi niczego. Jak człowiek przejdzie taką drogę, no to oczywiście ma gdzieś w tyle głowy, że co tym jeszcze ludzie może przyjść do głowy. Natomiast no, strach gdzieś tam został, trochę za mną. I po prostu no, robimy z Tomkiem swoje. No, uważamy, że to jest ważne. Wierzymy w sens tego, co robimy. Przepraszam bardzo. Gdzieś nas tak zostawiliśmy za sobą. Ale również z osobą, prokuratorem Mitkowskim, który chodzi mi o to, czy jeszcze prokurator Mitkowski ma nadzieję i pan i szansę na to, żeby ta śmierć Popiełuszki była wyjaśniona. Proszę Państwa, no, nadzieja z Panem Bogiem nie umiera nigdy. Natomiast rzeczywiście został stracony bardzo długi odcinek czasu. 34 lata od zbrodni, a opinia publiczna w Polsce wciąż nie wie, jak wielkiej wagi jest to sprawa, jak wyglądały prawdziwe okoliczności uprowadzenia śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, jak wiele od tej sprawy zależy.
bo ta sprawa to jest klucz zrozumienia najnowszej historii Polski. Nie chodzi tylko, choć słowo tylko biorę w cudzysłów, o sam moment uprowadzenia i zamordowania księdza Jerzego. Chodzi o te wszystkie pakty i układy, które zawarto na kanwie tej zbrodni. O to, kto te pakty i układy zawierał z kim. I jak wiele wiązało się z tym rozmaitych innych wydarzeń. Więc Andrzej Witkowski próbował to wszystko wyjaśnić, ale uniemożliwiono mu bardzo uczciwy człowiek, profesjonalny prokurator, dobry katolik, każdy dzień zaczynający mszą świętą. Prowadził 300 spraw o zbrodnie, wszystkie zakończył wyrokami skazującymi. Jest jedna sprawa, której nie skończył, bo mu nie pozwolili. Właśnie ta sprawa. Cóż, no, ta sprawa dalej nie jest wyjaśniona. Ksiądz Staś Małkowski, bohater książki Ksiądz, o którą pan pyta, dotarł w tej sprawie do pana prezydenta Andrzeja Dudy, do Jarosława Kaczyńskiego, do pani Beaty Szydło, premier, do Zbigniewa Ziobro, tak. Każdy z nich mówi mniej więcej to samo. Jesteśmy za tym, żeby Witkowski dokończył swoje śledztwo, ale najpierw niech będzie proces kanonizacyjny, bo mówią nam niektórzy z hierarchów, że to śledztwo może zaszkodzić procesowi kanonizacyjnemu. To jest oczywiście wybieg, bo śledztwo nie zaszkodzi procesowi kanonizacyjnemu. No, są po prostu ludzie, którzy boją się wiedzy Witkowskiego i prawdy, którą on odkrył i którą jeszcze może odkryć, a której nie zna opinia publiczna. Innymi słowy, wyjaśniając tę sprawę, sporo autorytetów trzeba by pokazać w prawdzie. I te autorytety nie do końca prawdziwe, albo wręcz nieprawdziwe, walczą ze wszystkich sił, by Witkowski nie dokończył swojej misji. Używając takiego właśnie argumentu, że to zaszkodzi procesowi kanonizacyjnemu. No cóż ja mogę powiedzieć Państwu, jeżeli ksiądz Tomasz Kaczmarek, postulator procesu beatyfikacyjnego księdza Jerzego Popiełuszki, 2 lata temu udzielił Niedzieli Telewizji Polskiej takiego wywiadu, Witkowski i Sumniński gonią za sensacją, nie chodzi im o prawdę. Ja chciałem wtedy ujawnić, co wiemy o księdzu Tomaszu Kaczmarku, ale Andrzej Witkowski mówi, nie ujawniaj Wójtek tego. Ja wierzę, że będzie na to czas w sądzie. Mam nadzieję, że do tego dojdzie. Myśmy tego nie zrobili, natomiast zrobił to Piotr Litka, krakowski dziennikarz, który doszedł do tych dokumentów, które Andrzej Witkowski znał i ujawnił dokumenty, z których wynika, że ksiądz Tomasz Kaczmarek, ten ksiądz, który był postulatorem procesu beatyfikacyjnego księdza Popiełuszki, czyli mówiąc krótko, był odpowiedzialny za to, by wyprowadzić księdza Popiełuszkę na ołtarze, był agentem SB i donosił na innych księży. Wyobraźcie sobie Państwo, ksiądz, który odpowiadał za proces beatyfikacyjny, był agentem SB i donosił na innych księży. I dalej prowadził proces kanonizacyjny, aż do momentu, w którym Piotr Litka to ujawnił i wtedy został od tego odsunięty. Ja próbuję Państwu poprzez tą historię pokazać, że jest bardzo wiele historii i bardzo wiele spraw i bardzo wiele tajemnic, o których opinia publiczna nie wie, bo one czekają na wyjaśnienie. I ta sprawa wiąże się właśnie z tego typu tajemnicami. To jest bardzo bolesne, bardzo trudne. Ale trzeba iść, tak wierzę, za księdzem Jerzym. Jak byłem młodym chłopakiem, to mieszkałem koło kościoła świętego Stanisława Kostki. Idąc do liceum imienia Stefanii Sępołowskiej na warszawskim Żoliborzu, wstępowało setki osób, w tym ja na 7 rano na te krótkie msze. I ksiądz Jerzy mówił wtedy do nas młodych, nie wiecie co robić, jesteście zagubieni we mgle, no to trzymajcie się prawdy i wszystko staje się proste. Więc jakby idąc tą wskazówką, staramy się podążać po prostu drogą prawdy, nawet jeżeli jest to droga czasami trudna, bolesna i najeżona różnymi bardzo ważnymi, poważnymi trudnościami. Jeśli chodzi o książkę Ksiądz, no cóż, historia księdza Stasia Małkowskiego, przyjaciela księdza Jerzego i mojego księdza, niezwykłego księdza, bo może Państwo znacie tę postać, skromny Boży kapłan, który zawsze był po stronie prawdy, był najbliższym przyjacielem księdza Jerzego. Księdza Popiełuszkę zamordowano, a jego zmarginalizowano. Odesłano go na wulkę węglową do odprawiania mszy pogrzebowych, bez prawa głoszenia kazań gdziekolwiek indziej przez wiele lat. Nigdy się nie załamał, nigdy nie zwątpił. Zawsze się trzymał blisko Pana Boga w całkowitej pokorze. Choć to, czego doświadczył, to jest ocean cierpienia, który nie jednego by złamał. Ja widziałem księdza Stasia
tylko raz łzy w jego oczach, kiedy byliśmy razem w Kanadzie, w Toronto, w najstarszej polskiej parafii. I kiedy jednego wieczora ksiądz proboszcz, ucieszony, poprosił, żeby ksiądz następnego dnia odprawił mszę i spotkał się z kombatantami, czyli z żołnierzami polskimi mieszkającymi w Kanadzie. Miało ich tego dnia przyjechać kilkuset. My wracamy następnego dnia, ksiądz jest przeszczęśliwy, bo to dla niego szczęście odprawiać mszę świętą. A ten sam proboszcz, który wieczorem żegnał księdza Stasia, mówiąc, że jest jego bohaterem i jego wzorem, wita go od progu i mówi, że nie wolno mu wejść do tego kościoła. Ksiądz mówi, no to chociaż pokłonię się Panu Jezusowi. Niech ksiądz wreszcie sobie stąd idzie. Ten ksiądz proboszcz był przerażony. Usiedliśmy wtedy na stopniach tego kościoła, wokół nas wchodzili inni ludzie, a tylko księdzu Małkowskiemu nie wolno było tam wejść. Nie wiemy, co się stało. Zakładamy, że pochwalił się komuś, że będę miał jutro księdza Małkowskiego u siebie i on będzie głosił kazanie. I może ktoś mu powiedział, no to sobie właśnie, chłopie, zafundowałeś parafię na Grenlandii. Bo to jest ksiądz, który jest bardzo nielubiany przez przyjaciela Bronisława Komorowskiego, księdza kardynała Nycza, który za to, co ksiądz, no ksiądz kardynał Nycz i pan prezydent Komorowski, to państwo wiecie, byli po imieniu, tak? Per Kazik, per Bronek, żadne księże kardynale czy panie prezydencie. A ksiądz Małkowski jako człowiek prawdy, no cóż, odprawiał egzorcyzmy pod Pałacem Prezydenckim, a potem był wzywany wielokrotnie na trudne rozmowy, gdzie przyjaciel Komorowskiego bardzo mocnych słowach mówił, co o nim myśli. No dużo by o tym mówić, dużo cierpienia, dużo takich niezasłużonych, bardzo trudnych chwil. I ksiądz Małkowski tylko ten jeden, jedyny raz widziałem go złamanego, poranionego do tego stopnia, że w oczach pojawiły się łzy. Kiedy siedzieliśmy na tych schodach w Toronto, ja się później zastanawiałem, dlaczego w tym momencie tak głęboko to przeżył, bo przeżył wiele trudnych chwil. I zrozumiałem wtedy, że zadziałał kontrast. To był kontrast pomiędzy tą radością wieczora, kiedy został zaproszony do odprawienia mszy świętej dla kilkuset polskich kombatantów, a później miały być spotkania i całodzienne rozmowy, a tym rozczarowaniem ranka, kiedy się okazało, że nie tylko nie będzie spotkania i mszy świętej, ale że nie wolno mu nawet wejść do tego kościoła. Wszystkim innym, tylko nie jemu. I ten jeden, jedyny raz widziałem, że przeżył to tak głęboko, że w oczach pojawiły się łzy. Ale poza tym to jest skała. Bo tyle cierpienia i tyle niezasłużonych, bardzo trudnych sytuacji, jakim był poddany, to naprawdę mogłoby złamać. Nie znam nikogo, kto by w takiej pokorze to znosił jak ksiądz Małkowski. Niezwykła postać. No nie będę tutaj Państwu opowiadał całej książki ksiądz, ale uważam za wielki zaszczyt, że mam takiego przyjaciela. Dziękuję bardzo. Myślę, że ta wypowiedź jakby pogłębiła te wszystkie rozważania Pana i Pan przyjaciół nad losem Polski. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, proszę Pana, ja nazywam się Robert Poliniak, jestem z Konina. Chciałem zadać tylko krótkie pytanie. Czy wierzy Pan, że śmierć Andrzeja Lepera zostanie kiedykolwiek ostatecznie wyjaśniona? Dziękuję. Tak, wierzę. Jest tyle twardych, niepodważalnych dowodów, że było to zabójstwo i są dowody, które wskazują na to, z czego się wzięło to zabójstwo, co było jego przyczyną. Jest tego zbyt wiele, żeby to zakopać na wieki wieków amen głęboko pod ziemię. To można rozegrać tylko w czasie. Natomiast nie wierzę w to, że przy takich twardych dowodach, podobnie jak w przypadku śmierci Petelickiego, ta prawda będzie skrywana przez dziesiątki lat. Jestem głęboko przekonany, że jest kwestią najbliższych kilku lat, aż obie te historie znajdą swoją prawdziwą puentę. A
Pan Ostaszewski, bardzo miło, że mogę Pana w końcu zobaczyć na żywo. Takie moje pytanie odnośnie nowej książki, którą Pan zapowiadał, że będzie powstawała, czy powstaje, na temat Jedwabnego. Mhm. Może coś na ten temat, mam nadzieję, że nikt po prostu tutaj się do będących nie weźmie mnie za antysemitę, bo jak powiedział redaktor Michalkiewicz, że może przekręcę, dochodzimy do czasów, w których zdrowy rozsądek równa się antysemityzm, ale po prostu przeciwdziałanie Holokaustu, mam to też funduje i może coś na ten temat. Proszę Państwa, Jedwabne stało się takim symbolem polskiego nazizmu, którego, jak wiemy, nie było. Ja po raz pierwszy zrozumiałem, co zrobiono z wizerunkiem Polski i Polaków, kiedy byłem w 2011 roku w Kanadzie u takiej przyjaciółki, Violety Kardynał, polska dziennikarka, która straciła pracę, była korespondentką telewizji polskiej, wyrzucono ją, kiedy zaczęła transmitować wydarzenia dotyczące Smoleńska z Kanady, jak Polonia się odnosi do Smoleńska. Wtedy straciła tę pracę, no ale mieszka w Kanadzie do dzisiaj, w Mississauga koło Toronto. I opowiadała mi, jak jej synowie wrócili ze szkoły, mówiąc: mamo, co oni tam o nas mówią, że Polacy to naziści, że w ogóle gorsi niż Niemcy. Violeta jest taką twardą osobą, silną. Poszła z awanturą do tego nauczyciela historii, mówiąc, że jest nieukiem, kompletnie nie wie nic o historii Polski, to nie powinien się wypowiadać. A on jej pokazuje program nauczania i tam jak byk jest napisane, że Polacy to byli naziści. Ona była w szoku. Za własne pieniądze objechała pół świata, Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, Niemcy. To było w czasie, kiedy żył jeszcze prezydent Lech Kaczyński, rozmawiała także z nim. I nakręciła taki film dokumentalny Upside Down, czyli do góry nogami, czyli jak odwrócono prawdę, prawdę zamienioną z kłamstwem. Wszystko do góry nogami. I z tego filmu wynika, bo tam dotarła także do kilkudziesięciu osób w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych, jednym słowem do młodzieży kanadyjskiej i amerykańskiej. Tych wypowiedzi było znacznie więcej, no ale w filmie, który jest w internecie, możecie go Państwo obejrzeć, każdy może obejrzeć, Upside Down, do góry nogami. Ci młodzi ludzie się wypowiadają, są pytani o nazizm. No to wielu odpowiada, że nie bardzo wie, z czym to kojarzyć. Ale ci, którzy potrafią kojarzyć, to przede wszystkim kojarzą z Polską. Dopiero na drugim Niemcu z Niemcami, miejscu z Niemcami. I wtedy Violetta zrozumiała, że udało się zrobić coś, co się wydaje nieprawdopodobne, że Polacy, którzy ze wszystkich narodów świata ponieśli największą ofiarę, którzy od pierwszego do ostatniego dnia wojny walczyli z Niemcami, z nazistami, byli po stronie dobra, w opinii ludzi na całym świecie, a już na pewno za oceanem, w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych, są tak edukowani ci młodzi ludzie, że oni są przekonani, że Polacy to byli naziści 100 razy gorsi niż Niemcy. Innymi słowy, grunt pod to, pod Niemcy naziści, jak Państwo wiecie, Niemcy nazistowskie, ich potomkowie zapłacili za to, co robili, bo wypłacali odszkodowanie. Państwo Izrael, na początku miliardy marek, potem miliardy euro, gigantyczne kwoty. Rzekomi naziści Polacy, gorsi niż Niemcy, nie zapłacili. A przecież byli gorsi niż Niemcy, według tego przekazu. I po to jest ustawa 447, żeby na tym gruncie, który jest już przygotowany, wymóc na Polakach, żeby zaczęli płacić. Mówi się o 320 miliardach dolarów. To są kwoty nie do zapłaty, tak? Nie ma takich możliwości. Więc do czego to zmierza? No, nie mamy pieniędzy, no ale mamy nieruchomości, mamy lasy. Kiedy pan Czaputowicz wrócił ze Stanów Zjednoczonych, mówiąc, że to jest papierek bez znaczenia, ta ustawa, no to ja wtedy napisałem taki materiał, to znaczy, że przedsiębiorstwo Holokaust i te setki organizacji żydowskich, które domagały się, by prezydent podpisał tę ustawę, no to są durnie, no bo domagali się, żeby podpisał papierek bez znaczenia. Proszę Państwa, to nie są durnie, bo ten papierek nie jest bez znaczenia. Grunt jest przygotowany od dawna i ten papierek otworzył ostatnią bramę do tego, by teraz poprzez naciski płynące ze Stanów Zjednoczonych wymagać na Polaków, by spłacali coś, za co nie wiadomo za co mają płacić. Więc to jest śmiertelne zagrożenie. Tu nie chodzi o następną kadencję takiego czy innego Sejmu.
Tu chodzi o następne pokolenia. I o tym trzeba mówić głośno. Nasza książka, Powrót do Jedwabnego, nad którą pracujemy, przy okazji innych książek od pewnego czasu, a którą chcemy wydać jesienią przyszłego roku, ma pokazać, że ten sztandarowy przykład polskiego nazizmu, bo tak to jest przedstawiane przez Grossa i w to wierzy świat, że Polacy mordowali Żydów w Jedwabnym, w to uwierzył świat, że od początku do końca było kłamstwem, bo było. Ja w 2004 roku, kiedy jeździłem do prokuratora Witkowskiego, do Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie, to wtedy prokuratorzy IPN Lubelskiego wspierali swoimi działaniami prokuratorów IPN Białostockiego. I oni byli bardzo blisko wykazania, że to była zbrodnia niemiecka. I wtedy następuje decyzja ministra sprawiedliwości Lecha Kaczyńskiego przerwać ekshumację w Jedwabnym. Prokuratorzy łapali się za głowę, co się dzieje, przecież Żydzi obrócą to przeciwko nam. Nie wolno tego przerywać. Ale minister sprawiedliwości kazał, musieli to zrobić. Czemu kazał? Bo uwierzył rabinowi Szydrichowi, który wtedy naciskał na Lecha Kaczyńskiego, prosząc i tłumacząc, nieważne kto zabił i jak zginęli, ważne, żeby zostawić święte kości naszych przodków w spokoju. I Lech Kaczyński, powodowany zapewne dobrą wolą, uległ tym naciskom. A kiedy ekshumacja została przerwana i minęło kilka miesięcy, to ten sam rabin Szydrich obwieścił. Nie trzeba ekshumacji, bo my wiemy, że to Polacy. Pytanie, skąd wiemy, skoro sam nie dopuścił do ekshumacji? Dodawał, kto kwestionuje, że to Polacy mordowali Żydów w Jedwabnym, to tak jakby kwestionować, że Polaków w Katyniu mordowali Rosjanie. Popatrzcie Państwo na cynizm tego człowieka. Innymi słowy, my mamy bardzo dużo danych, o których opinia publiczna nie wie, danych w oparciu o pracę prokuratorów IPN, a także wiele innych danych, które będziemy chcieli zaprezentować w języku polskim i angielskim. Oczywiście nie wiemy, jaki będzie zasięg tej książki, ale będziemy chcieli zmierzyć się z tą historią i pokazać, jak wielki cynizm Grossa i tych, którzy go kreowali, którzy go zapraszali tutaj na różne seminaria organizowane przez rząd Platformy, którzy robili z niego wzór prawdy objawionej, tak? A przecież to był łgarz, jakiego świat nie widział. Więc będziemy chcieli pokazać, bo Państwo wiecie, czym stało się Jedwabne. Stało się największym symbolem polskiego nazizmu. Będziemy chcieli to odkręcić. I temu będzie służyła książka, która oczywiście będzie wychodziła daleko za Jedwabne, bo Jedwabne będzie bardzo ważnym, kluczowym jej elementem, ale będzie też wiele elementów wychodzących bardzo daleko poza Jedwabne. Być może będzie to jedna z najważniejszych naszych książek, chociaż tak naprawdę mam trudność z skazaniem tej najważniejszej, no bo czy książki dotyczące tajemnicy śmierci księdza Jerzego były nieważne? Czy pokazanie prawdy o Komorowskim, Tusku było nieważne? O śmierci i życiu Petelickiego, Lepera, o historii księdza Stasia Małkowskiego. Wszystkie te książki są dla mnie bardzo ważne, więc mam problem z pokazaniem, która jest najważniejsza. Ale ta jednak ma taki wymiar, bym powiedział, no, daleko wybiegający poza Polskę. I w tym sensie ona będzie jeszcze inna. Dzień dobry, ja jestem Krzysztof Staski, mieliśmy okazję rozmawiać podczas ostatniego pańskiego obrotu w Koninie, z dziennikarzem. Obserwuję Pana m.in. podczas aktywności u Marcina Roli w Realu 24. Jest Pan, jednym z gości, jednym z publicystów. I tak się zastanawiam, bo Pan skupia się na polskim życiu politycznym, powiązaniach polityków z mafią. Grzegorz Braun tropi spisek żydowski, pan Michalkiewicz to samo, pan Kajski masonerię. I jak się ogląda tę telewizję, że zastanawia się, w jakim świecie my żyjemy, czy jest jakiś wspólny mianownik, czy da się tę rzeczywistość zintegrować, bo wydaje się, że na podstawie naszej publikacji, że tak naprawdę my jako mieszkańcy tego nieszczęśliwego kraju skazani jesteśmy na przepędzanie przez watachy jednych w stronę watachy drugich. A tutaj bym, zanim spróbuję odpowiedzieć na to pytanie, tutaj bym odniósł się do tego przymiotnika
nieszczęśliwego. Ja muszę Państwu powiedzieć, że nie jestem żadnym ubieżu światem, ale... nieszczęśliwego, tak, tak. On tak rzeczywiście mówi. Kiedy jeżdżę z tymi książkami tam, gdzie są Polacy, bo jestem zapraszany tam, gdzie są Polacy, a są wszędzie, więc no, cała Europa, Stany Zjednoczone, Kanada, wiele innych państw, to muszę Państwu powiedzieć, że nie znalazłem takiego miejsca przez te dziesiątki podróży, na które chciałbym zamienić miejsce do życia, w którym dziś jesteśmy. Jednym słowem, uważam, że jesteśmy w najwspanialszym kraju na świecie. Wszystko, co widziałem dotąd, nie widziałem wszystkiego, ale to, co widziałem dotąd, w ogóle, no, jak to mówi młodzież, nie umywa się do naszego kraju. Uważam, że jesteśmy... w najwspanialszym kraju na świecie. I myślę, że właśnie dlatego jesteśmy tak niszczeni, że trzymamy się wiary, że mamy w sobie takie pokłady, nie wiem, empatii, honoru. Dlaczego Hitler, chociaż rozważał atak na Francję, a potem dopiero na Polskę, zdecydował się zaatakować Polskę, bo wiedział, że Polacy związani z sojuszniczymi zobowiązaniami, kiedy zaatakuje Francję, zaatakują Niemcy z drugiej strony. A wiedział też, że Francuzi tego nie zrobią. I można by tak mnożyć te przykłady honorowych postaw na tysiącach przykładów. My jesteśmy kapitalnym, wspaniałym narodem. I myślę, że dlatego jesteśmy, między innymi dlatego jesteśmy tak niszczeni. Jaki jest wspólny mianownik dla tych wszystkich historii? Wiecie Państwo, myślę sobie, że jeżeli kiedyś uda się taki wspólny mianownik gdzieś znaleźć, no to będziemy znać odpowiedzi, tak znaleźć w sensie dowodowym, no bo możemy się go domyślać, tak? Że jeżeli gdzieś tam poszukamy korzeni tego wszystkiego, albo przynajmniej dużej części tego wszystkiego, o czym tutaj mówimy, no to gdzieś te korzenie rzeczywiście dotykają tego, co jest, bym powiedział, taką kwintesencją naszego narodu, czyli wiary po prostu. Ja to tak rozumiem, tak, że my, jako chyba jeden z ostatnich narodów w Europie, trzymamy się tej wiary, że i masoneria, i przedsiębiorstwo Holokaust, i wiele innych tego typu organizacji tak szczerze nas nienawidzi, bo gdyby tak sobie wyobrazić, że w tym miejscu powstałby jakiś lewacki kraj, no to już nie ma tego zarzewia katolicyzmu, chrześcijaństwa, z którego rzeczywiście może się coś odrodzić. I myślę, że gdzieś tu tkwią te przyczyny. Natomiast jakiegoś takiego dowodowego spoiwa, które by łączyło wszystkie te macki masonerii, przedsiębiorstwa Holokaust, tych rozmaitych służb specjalnych, o których staram się pisać, mafijnych czy paramafijnych, no czegoś takiego, na coś takiego ja nie wpadłem. Ja w sensie dowodowym tego nie pokazałem, nie wykazaliśmy tego. Intuicyjnie czujemy z paroma osobami, że takie spoiwo jest. Natomiast no, w sensie dowodowym tego dotąd nie odkryliśmy. Ale jestem przekonany, że takie spoiwo jest. To znaczy, że w tym momencie spotykamy się przy panu Karolu? Ja miałam tą samą myśl. Ciężko mi się do tego odnieść, bo tak jak mówię, mam trudność z tą odpowiedzią z jednego prostego powodu. Ja staram się w swoich pracach, ponieważ one dotyczą bardzo konkretnych osób, i za tymi naszymi dziennikarskimi śledztwami idą no, oskarżenia dotyczące bardzo konkretnych sytuacji, bardzo konkretnych osób. I w swoich historiach książkowych i słownych staramy się bazować zdecydowanie na faktach, czyli na coś, co mamy możliwość udowodnienia. A to jest pytanie z zakresu takiego, gdzie ja musiałbym się posługiwać przesłankami, domysłami i pewnymi tropami, ale nie obudowanymi jeszcze faktami. I tu mam troszkę trudność. Natomiast
Jeżeli tak rzeczywiście łączymy sobie te puzzle, a każda historia, którą dotykamy, to jest taki puzzel, tak to rozumiemy. Jeden puzzel pokazuje niewiele, ale jak jest ich więcej, to one pokazują coraz większy obraz. No to ten obrazek zaczyna nam się układać w taką całość, że to wszystko ma jakąś wspólną bazę. Że ta masoneria, ta działalność Soroszów i innych tego typu, tak? Że to wszystko gdzieś tam zmierza, ma jakąś wspólną płaszczyznę. Natomiast mówię, no ja się posługuję w tym momencie już bardziej przesłankami niż faktami, czyli coś, czego nie za bardzo lubię, bo, no bo to jest wejście na pole, na którym ja się nie czuję pewnie. Czyli muszę już domniemywać, a w swojej pracy jako dziennikarz śledczy nie wygrałbym tych wszystkich procesów, gdybym opierał się wyłącznie na domysłach. I tutaj się bym wolał zatrzymać. Ja mam pytanie, czyli decyduje się Pan na książkę dopiero jak zbierze Pan faktografię, tak? Nie, decydujemy się na książkę, jak mamy jakąś bazę wyjściową, która jest jakby podstawą do tego, żeby kontynuować zbieranie dalszych materiałów. Czyli jeżeli przy okazji różnych prac z Komorowskim poszło łatwo, dlatego że miałem wiedzę zbieraną dużo, dużo wcześniej jako dziennikarz śledczy. Ale zbierając informacje o Komorowskim, gdzieś tam tu i ówdzie pojawiała się postać Tuska, czy innych historii, czyli już gdzieś ta baza powstawała pod inne książki. Zbierając informacje dotyczące, no nie wiem, no ksiądz Staś, no to wiadomo, to jest historia, która była sama w sobie pewnego rodzaju opowieścią, to lata znajomości, lata relacji. Można powiedzieć, że te historie, w jaki sposób one się ze sobą splatają, to troszkę tak jak rzeka obmywa kamienie, tak? No, jedna historia jakby wchodzi w drugą historię i one są jakby taką kontynuacją. Czasami nawet jest tak, że w poszczególnych książkach jest jakiś jeden czy dwa elementy z poprzedniej książki, o co niektórzy mają do mnie pretensje, pisząc, no ale to już przeczytałem jakiś tam fragment w poprzedniej, a to jest świadomy zabieg, żeby pokazać, że to się ze sobą łączy, tak? No, te łączniki to jest może 5% książki, ale wnikliwi czytelnicy zastanawiają się, z czego to wynika, no to ja zawsze tłumaczę, że one się ze sobą łączą, te historie. Jedna przechodzi jakby w drugą, tak jak na przykład Tusk, poprzez to, że jego głównym PR-owcem jest Andrzej Długosz i takim najbliższym PR-owym doradcą, człowiekiem od wspólnych interesów, a ten sam Andrzej Długosz przez wiele lat był najbliższym przyjacielem Jacka Wrony, że jeżeli policjanci z CBS-u Jacek Wrona badali sprawę Tuska, Komorowskiego, uniemożliwiono im, ale jakąś wiedzę zdobyli. Więc te łączniki cały czas się pojawiają. Jednakowoż staramy się zająć jakąś sprawą, kiedy mamy bazę wyjściową. Czyli mamy już jakiś punkt oparcia. No i tak jest w przypadku Jedwabnego, kiedy ten punkt oparcia jest, bo tym punktem oparcia jest dla nas gigantyczna, kapitalna praca, a kompletnie nieznana opinii publicznej, do której mamy 100% dostęp, mamy ją już po prostu w swoich materiałach, w swoich zasobach, praca prokuratorów lubelskiego IPN-u i białostockiego IPN-u. Nawet te elementy pracy, które są kompletnie nieznane opinii publicznej. Więc mamy dobrą bazę wyjściową i jest na czym budować całą resztę. A mam jeszcze pytanie odnośnie właśnie tej następnej książki. Czy z panią doktor Kurek? Tak, będziemy współpracować z panią doktor Kurek przy tej książce, tak. Bo jest to na krynicą wiedzy. Ja mam jeszcze jedno pytanie, tak jakby przewrotne, ale trochę nawiązuje do tego, nie skorzystał z możliwości prowadzenia programu swojego w telewizji na skutek jakichś tam narzuconych panu rygorów ograniczeń. I pytanie takie dość przewrotne, czy wśród polityków dobrej zmiany są przyszli bohaterowie pana publikacji? To pytanie czasami jest mi zadawane. Wiecie państwo, nasza praca nie ma barw politycznych, ale i to mówię tak naprawdę szczerze, kiedy analizuję tą wiedzę, którą mam od funkcjonariuszy ABW, od funkcjonariuszy CBS, rozmaitych innych służb, ludzi wywiadu, kontrwywiadu i tak dalej, pytany byłem chyba nawet dzisiaj u Marcina Roli, kiedy powstanie książka Niebezpieczne Związki Jarosława Kaczyńskiego. Proszę państwa, naprawdę nie natrafiłem na nic,
co mogłoby chociaż w 1% równać się z dokonaniami, w cudzysłowie, ze strony Jarosława Kaczyńskiego, z dokonaniami Donalda Tuska czy Bronisława Komorowskiego. No więc biorąc poprawkę na różne sytuacje, które mnie u Jarosława Kaczyńskiego zasmucały czy zasmucają, jak niemożność dokończenia wielu spraw, choć były obietnice, że będą kończone, jak choćby te historie, które zasmucały jego przyjaciela, księdza Małkowskiego, kiedy mówił o tym, że było mu strasznie przykre, jak jego przyjaciel Jarosław Kaczyński był przeciwko zapisowi w Konstytucji ochrony dzieci nienarodzonych, zresztą Lech także. Pytałem Stasiu, jak ty to rozumiesz? On mówił, wiesz, ja to rozumiem tak, że to są złe decyzje dobrych ludzi. To się zdarza częściej niż wiele razy mogłoby się wydawać. Ale nie zmienia to mojej opinii generalnie dobrej. Ale tego typu decyzje rzeczywiście mnie głęboko zasmucają, bo są to bardzo złe decyzje dobrego człowieka skądinąd. Więc ja muszę Państwu powiedzieć, że analizując te różne materiały różnych spraw, naprawdę to nie dlatego, że nie chcę, tylko naprawdę nie natrafiałem na nic, co mogłoby naprawdę choćby w miniaturce u Jarosława Kaczyńskiego równać się złotrostwem Tuska czy Komorowskiego. Tam czego człowiek nie dotknie, to bagno. U Jarosława Kaczyńskiego to są przede wszystkim różne zaniechania i często niezrozumiałe dla mnie decyzje, które są dla mnie osobiście przykre, bo ich nie rozumiem, tych zaniechań przede wszystkim, ale naprawdę nie natrafiłem na choćby fragment takiej działalności, jaka była udziałem Tuska, Komorowskiego czy wielu innych. Więc nawet gdybym dostał, nazwijmy to w cudzysłowie, zlecenie, że koniecznie trzeba coś znaleźć. Czegoś takiego nigdy nie brałem, bo nie jestem dziennikarzem pracującym na zlecenie, nigdy nie byłem. Ale nawet gdybym dostał i nawet gdybym bardzo chciał, to nie bardzo wiedziałbym, o czym miałbym napisać niebezpieczne związki Jarosława Kaczyńskiego. No, miałbym trudność, no bo trudno mi kreować fakty. Fakty to jest coś takiego, co jest. Jak nie ma, no to nie bardzo wiedziałbym, o czym pisać, tak? Więc oczywiście mam żal do Jarosława Kaczyńskiego, że Andrzej Witkowski nie dokończył swojego śledztwa, że wbrew obietnicom nie jest ujawniony raport, aneks do raportu WSI, że Komorowski nie chodzi w pasiaku, bo wiem, że to jest decyzja polityczna, zabrakło odwagi, że wielu innych rzeczy się nie udało zrobić. Nie tylko ja mam o to żal do Prawa i Sprawiedliwości. Ale to jest mimo wszystko jednak co innego niż działalność Tuska czy Komorowskiego. Mimo wszystko to jest jednak co innego. Postawcie moje pytanie. Skąd Pana zdaniem w mediach głównego nurtu jest zapis na te 447? Bo to dowodzi też jakiegoś prawdopodobnie umorzenia polityki. Wiecie Państwo, to jest jak teraz obserwuję to, co się dzieje wokół Pani Mosbacher. Pani ambasador, to jest mi tak strasznie ciężko i tak strasznie przykro, że nasz rząd zachowuje się tak tchórzliwie, że odbiera mi mowę. Pamiętam, jak parę lat temu ambasador, nie pamiętam nazwiska w tej chwili, ale ambasador amerykański w Czechach też próbował z buta potraktować rząd czeski. Natychmiast poszła bardzo ostra nota dyplomatyczna, został wezwany i mimo, że Czesi są dużo mniejszym krajem i narodem, bardzo ostro pokazali ambasadorowi, że on jest tylko ambasadorem, a nie namiestnikiem i że bez względu na to, jakiego państwa jest ambasadorem, to nikt nie będzie tak traktował rządu Czech. Ja oczekiwałem tego samego ze strony rządu polskiego. Bez względu na to, jak bardzo my potrzebujemy wsparcia Amerykanów, nie może jakaś tam pani z całym szacunkiem dla niej Mosbacher zachowywać się, jakby była namiestnikiem, a nie ambasadorem. A tak się zachowuje. Tej pani chyba coś się w głowie poprzestawiało. A tamta pani to już dawno powinna być persona non grata. Ja oczekiwałbym, że nasz polski rząd w takiej sytuacji wzywa tą panią i bardzo ostro mówi jej, co jej wolno, a czego nie wolno. I wszystko jedno, co będzie później. Naprawdę. To, że w tej chwili nasz rząd chowa uszy po sobie na zasadzie my się do tego w ogóle nie odniesiemy, to jest dla mnie taki przykład tchórzostwa, jakiego ja się nie spodziewałem. I absolutnie, jeżeli mam gdzieś główny zarzut do rządu Prawa i Sprawiedliwości, to kajanie się przed Żydami, to kajanie się przed
roszczeniami żydowskimi, to prężenie mózgów, mamy ustawę o IPN-ie, a potem ucieczka od tej ustawy. Teraz pojedyncza osoba, która jest tylko ambasadorem, trzęsie całą Polską i wszyscy udają, że nie ma problemu. Jest problem, jest problem. Ja oczekiwałbym od rządu polskiego, że zachowa się tak, jak rząd państwa naprawdę, a nie państwa na niby. Nie rozumiem tego. No, ja próbuję to zrozumieć, tak? Próbuję zrozumieć, że potrzebujemy wobec agresywnych zapędów Putina, potrzebujemy wsparcia Amerykanów, potrzebujemy dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi, że być może ktoś się obawia, że wzięcie na dywanik pani Mosbacher i powiedzenie jej, że chyba za dużo jej się wydaje i chyba pomyliła kraje, bo jesteśmy dumnym narodem z tysiącletnią historią w sercu Europy i może niech jedzie do Republiki Dżibuti i sobie tam uprawia takie zachowania, ale nie tutaj. Oczekiwałbym, że ktoś jej tak właśnie powie. Ale ja w istocie nie o to pytałem. Pytałem o zapis cenzorski na 447. No to jest niestety uległość wobec Żydów. To jest uległość wobec Żydów, to jest bardzo niepokojąca dla mnie uległość wobec przedsiębiorstwa Holokaust. Bez powodu, bez haków tak zwanych? Bardzo groźna i bardzo niebezpieczna uległość. Co jest w jej tle, tego ja nie wiem, ale jest to bardzo niebezpieczna. Być może są w tle haki, bo w tle takich historii bardzo często są haki. Ja tych haków nie znam. Ale to, co pan pyta, jest bardzo możliwe. Bardzo możliwe, że te haki są. A bardzo możliwe, że jest to po prostu obawa. Wiecie państwo, jak to jest. Przeczytajcie państwo, jest taka książka, zresztą żydowskiego autora, Amerykanina żydowskiego pochodzenia, może państwo znacie, takie tomiszcze, 900 stron, Kultura krytyki. Kapitalna książka, przeczytałem od deski do deski, autorstwa Żyda, który tam pokazuje, no szczerze, uczciwa książka, bardzo mi się podobała. Polecam państwu z całego serca. Wiele mi wyjaśniła. Nie wiem, czy państwo macie świadomość, jak duża jest populacja Amerykanów żydowskiego pochodzenia w Stanach Zjednoczonych. Niecałe 3%. To jest mniej niż Polaków. Ale teraz, co ma te niecałe 3% w Stanach Zjednoczonych? Ma w rękach 97% ogólnoamerykańskich mediów. Czyli niecałe 3% Amerykanów żydowskiego pochodzenia jest właścicielami 97% amerykańskich, ogólnoamerykańskich mediów. Mówiąc krótko, jest straszliwa, i TVN-u, jest straszliwa nadinterpretacja jednej grupy, żydowskiej grupy, która wpływa na to, co myślą wszyscy Amerykanie, bo rządzi mediami. Jak do tego dodacie sobie państwo, że rządzi bankami, że rządzi kongresem, że rządzi Hollywood, jednym słowem, że rządzi wszystkimi newralgicznymi instytucjami, które mają z jednej strony wpływ na opinię publiczną, a z drugiej strony na pieniądze, no to powiedzmy sobie wprost, Żydzi rządzą Ameryką i trzęsą się przed nimi wszyscy, łącznie z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Więc ja tłumaczę to sobie tak, że broń Boże, nie zadrażniajmy relacji z Żydami, bo to tak, jakbyśmy zadrażniali relacje z Amerykanami. No, może to jest pragmatyczne. Ja na szczęście nie jestem politykiem i nie ukrywam, że patrzę na to z bólem i ze smutkiem, bo zastanawiam się, dokąd to może doprowadzić i boję się, że to jest prosta droga do tego, żebyśmy być może w niedalekiej przyszłości stali się obywatelami drugiej kategorii we własnym kraju. Bo nie zatrzymają się na tym, że ten papierek będzie papierkiem bez znaczenia, jak nas oszukuje minister Czaputowicz. Ten papierek ma fundamentalne znaczenie i Żydzi to bezwzględnie będą wykorzystywać. Chyba że natrafią na prawdziwy rząd, który będzie bronił polskiej racji stanu bez względu na wszystko. Natrafią po prostu na opór. Jeżeli natrafią na taki opór, na rząd, dla którego priorytetem bez względu na wszystko będzie polska racja stanu, to jest nasza jedyna nadzieja. To jest nasza jedyna nadzieja. Tak to rozumiem. Że konsekwencją również tego wymiana osób była, tak? Tak to odbieram. Tak to odbieram. Co teraz robi minister Czaputowicz? Minister Czaputowicz to jest najgorszy minister w tym rządzie. Ja mówię to od pierwszych jego wypowiedzi, które były katastrofalne, a on się dopiero rozkręcał. Na szczęście, jak to mówię,
No, jakby tak literalnie popatrzeć, kto się skąd wywodzi, to tak by trzeba to powiedzieć. Tak? Proszę Państwa, no, ja wierzę w to, że młodzi, nieobciążeni różnymi przypadłościami, dojdą do władzy i że może oni stworzą kiedyś taki rząd. Ja mówię o innych młodych, o innych młodych, o innych młodych. Musimy ściągnąć Amerykanów, Fort Trump i tak dalej. Wszyscy doskonale wiedzą, że amerykańscy żołnierze nigdy nie podlegają prawu kraju, w którym są. Przykładem jest na przykład strącenie kolejki we Włoszech, w której zginęło 20 parę osób. I ściągamy sobie tych Amerykanów, za które będziemy ogromne pieniądze im jeszcze płacić, zamiast dowartościować i dofinansować naszą własną armię. Żołnierzy, którzy będą w naszym kraju, którzy nie będą podlegać w żaden sposób pod nasze prawodawstwo, pod naszych generałów, będą tak naprawdę mogli robić co chcą w naszym kraju. No, mieliśmy kiedyś armię, która też była nie nasza i źle się to skończyło. Co Pan na ten temat sądzi? No, proszę Państwa, no tutaj już odchodzimy od dziennikarstwa śledczego. Ja zawsze powtarzam, że ja jakby staram się w naszych książkach pokazywać Państwu to, co jest Państwa własnością, czyli prawdę, a co Państwo z tą wiedzą robicie, Państwa, to jest Państwa sprawa, nam nic do tego. Generalnie staram się nie wychodzić poza dziennikarstwo śledcze, ale skoro pada pytanie, to nie stosuję uników. Mówię swoje osobiste zdanie. Ja wychodzę i pani Mosbacher utwierdza mnie w tym przekonaniu, że jeżeli sami sobie nie pomożemy, to nikt nam nie pomoże. Zawsze stałem na stanowisku, umiesz liczyć, licz na siebie. Więc zdecydowanie byłbym za tym, żebyśmy wzmacniali swoją armię, niż ściągali sobie tutaj inną armię. Takie jest moje zdanie. Zawsze tak starałem się opierać. Umiesz liczyć, licz na siebie. I oczywiście na Pana Boga. Czyli róbmy swoje i zawierzmy opatrzności. Takie jest moje zdanie, w największym skrócie. Filmy reklamujące kandydatów. Donald Tusk jako wielki opozycjonista będzie jeszcze największego wykreowany. Jako król Europy będzie działał na wyobraźnię tutaj naszych obywateli. Pojawią się nie tylko spoty filmowe, reklamowe, pojawią się wielkie billboardy, pojawią się w ostatniej chwili, w ostatnich kilku miesiącach wspaniałe kolorowe wydawnictwa, wspaniałe fotografie pana Donalda, gdzie będzie to wszystko działało na naszą wyobraźnię niesamowicie i gdzie w tym momencie znajdzie się pańska skromnie wyglądająca książeczka, książka, ale zarazem książeczka skromnie wyglądająca. Może warto było patrzeć, ile tysięcy egzemplarzy do tego czasu zostanie wydanych i do ilu osób dotrze ta książka z tą wiedzą i przekona, że Donald Tusk jest właśnie takim, jakim jest. I gdyby to potem przeliczyć na głosy, to jakie będzie oddziaływanie pańskiej książki na opinię publiczną, na wyniki wyborów? Dlatego
Za tym pytaniem jawi się u mnie taka sugestia. Panie Wojciechu, może warto by było już w tym momencie skorzystać z tego, co obserwujemy, ta refleksja się nasunęła w ostatnich miesiącach, kiedy pojawił się film Claire, jak bardzo ludzie dzisiaj, urabiana jest opinia publiczna, społeczna, nie tyle książką, nie tyle tym, co się czyta, tylko tym, co się widzi na ekranie, co, na co tłumy waliły, na co tłumy waliły do kin. I dlatego mam pytanie, czy przewiduje Pan, Panie Wojciechu, ekranizację którejś ze swoich książek w formie dokumentu ekranizowanego, ewentualnie filmu zdokumentalizowanej fabuły. Byłoby, uważam, bardzo nośne i potrzebne. Dziękuję. Wiecie Państwo, Ewa Stankiewicz zgłosiła się do mnie 2 tygodnie temu dokładnie z taką propozycją. Już chciałaby wystąpić do PISF-u pod jakąś dotację, żeby nakręcić film, dokument fabularyzowany albo wręcz fabularny o Donaldzie Tusku po przeczytaniu tej książki. Więc jakby wyszła naprzeciw pańskiemu pomysłowi, jest takie słowo? Pomysłowi. Więc to, co Pan mówi, to jest prawda. Nie jesteśmy społeczeństwem, generalnie dziś nie ma już społeczeństw. Większość społeczeństw to są społeczeństwa obrazkowe, czyli oglądaczy, a nie czytelników. Gdzieś tam słowo pisane odchodzi powoli do lamusa. Być może jesteśmy jednym z ostatnich pokoleń, które czyta w ogóle jeszcze, bo wszyscy wolą oglądać. Więc jakby idąc tą drogą, rzeczywiście to jest dobry pomysł. To jest dobry pomysł. Jeśli chodzi o te wybory, no to tutaj taką refleksję się pokuszę, że gdyby pan prezydent Andrzej Duda zdecydował się nie startować i na przykład, nie wiem, ale na przykład w to miejsce wystartowałaby na przykład pani Beata Szydło, być może miałaby większe szanse. Nie wiem, ale wydaje mi się, że Andrzejowi Dudzie może być niełatwo wygrać z Donaldem Tuskiem. Myślę, że być może innemu kandydatowi byłoby łatwiej. Dzisiaj byłem w Rally 24 i zastępujący Marcina rolę jeden młody redaktor zapytał mnie o pana Biedronia i tak sobie dywagowaliśmy, czy teoretycznie jest możliwe, bo on też mówi, że będzie startował w wyborach, że w drugiej turze spotka się Tusk z Biedroniem. No to byłby dopiero czarny scenariusz. To byłby dopiero czarny scenariusz. Oby do niego nigdy nie doszło. Proszę Państwa, no cóż, no bardzo, bardzo dziękuję za bardzo miłe spotkanie. I mam nadzieję, do zobaczenia Państwu. Do zobaczenia. Dziękuję z całego serca. Do widzenia.